Nocne światła. Nocne światła. Nocne światła w Radio Plus. Prawie 3 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, dobry wieczór, witam Państwa. Będziemy razem jak to zwykle w Nocnych Światłach przez najbliższe 2 godziny do 1 w nocy. Od razu na początku przypominam, że Nocne Światła od poniedziałku do czwartku, tak więc ostatnie to spotkanie w tym tygodniu, ale jak Pan Bóg da, to spotkamy się ponownie po niedzieli. Archiwalne wydania Nocnych Świateł na stronie radioplus.pl, w zakładce programy, blisko 150 wydań. Pobrać można z zakładki więcej podcastów na dole strony. Zapraszamy też Państwa jak zawsze do komunikowania się z nami albo przez Facebook na profilu Radia Plus. Tam można dodawać wpisy, komentarze, myśli, wątki bądź pytania pod postem dotyczącym dzisiejszego wydania Nocnych Świateł na samej górze strony albo drogą SMS-ową, rozpoczynając od słowa plus SMS. To ważne, byśmy widzieli go tutaj na ekranach komputerów. A śląc na numer 7123, koszt takiego SMS-a złotówka i 23 grosze z VAT. A dziś, zgodnie z zapowiedzią, w ramach cyklu spotkania ze świętymi rozmawiać będziemy o świętym Szarbelu, mnichu cudotwórcy oraz, skoro dzisiaj jest wspomnienie, o świętej Ricie. A gościem w studiu, prosto z Krakowa, pani Małgorzata Bilska, pisarka, autorka biografii świętego Szarbela i świętej Rity. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam panią. No jak to jest z tym świętym Szarbelem? Bo ostatnio stał się niezwykle popularny przecież. A jakoby wcześniej nie było. Mało kto wiedział o świętym Szarbelu. Ja sam się dowiedziałem o nim zaledwie kilka miesięcy temu i nastąpiła jakaś eksplozja. Co spotykałem kogoś codziennie, można powiedzieć, miałem dodatkową porcję wiadomości o świętym Szarbelu. To mi przysłała znajoma z Krakowa książkę o nim. To spotkałem koleżankę, która wróciła z pielgrzymki do Libanu. To za chwilę ktoś mi mówi, słuchaj, wiesz co, modliłem się za wstawiennictwem świętego Szarbela. Bardzo mi się zmieniła sytuacja rodzinna, wszystko się poukładało. I za chwilę ktoś przychodzi. I następny. To obrazek, to coś w internecie otworzyłem. No można powiedzieć, że mamy atak świętego Szarbela oczywiście, w takim dużym cudzysłowiu, i pozytywny atak. Tak, atak świętości mamy, ewidentnie. Ja jeszcze tylko drobna uwaga. Książka o świętej Ricie absolutnie jest już do kupienia. Książka o świętym Szarbelu. Instatu na Scendi. Będzie niedługo, tak. Instatu na Scendi jest w trakcie powstawania. I to też jest ciekawostka, że ja, popełniwszy książkę o świętej Ricie, a ten kult też tak jest boom troszkę na świętą Ritę, jak to pisała Alina Petrowa w KAI. No i popełniwszy jedną książkę, jak usłyszałam propozycję, że może bym się zajęła świętym Szarbelem, to się złapałam za głowę i mówię nie, nie w życiu. Ile można świętych cudotwórców, bo święta Rita znana z uzdrowień, z cudów i ze wstawiennictwa w najtrudniejszych przypadkach, święty Szarbel podobnie. Tyle tylko, że święta Rita to jeszcze wiadomo, że Włochy, co prawda średniowiecze, ale mimo wszystko było mi to jakoś bardziej po drodze. Natomiast ja, będąc socjologiem po studiach doktoranckich, nawet zajmowałam się religią, zajmowałam się różnymi procesami sekularyzacji, ale zawsze kulturą Zachodu. Oczywiście wiedziałam trochę o Bliskim Wschodzie, ale nie na tyle, żeby się czuć aż tak mocno w tym temacie. Nie wiedziałam zbyt wiele o maronitach, a trzeba powiedzieć, że święty Szarbel należał do kościoła maronickiego. To jest kościół wschodni, jako jedyny zawsze związany z Rzymem, jako jedyny w całości przynależący do kościoła katolickiego. Czyli w łączności z papieżem. W łączności z papieżem, tak. To jest, no on jest w ogóle nietypowy, jeśli chodzi o kościoły wschodnie rzeczywiście. My już wiemy, myślę, więcej o koptach w Polsce, o których media czasem coś donoszą. To też jest taki kościół etniczny. Wiadomo, że koptowie to jest tożsamość etniczna związana z wyznaniem. Trochę podobnie jest z maronitami. Natomiast o maronitach to właściwie my nic nie wiemy. O Libanie też wiemy niewiele. Mało tego, z czasem ja też rozmawiałam z wieloma ekspertami, czy od Bliskiego Wschodu, czy od tamtego regionu, i muszę powiedzieć, że o Libanie w ogóle jest niewiele wiedzy, dlatego że to jest malutki kraj, on ma 4 miliony mieszkańców. Kraj niezbyt znaczący politycznie, więc jeżeli w Polsce ktoś się zajmuje tamtym regionem, to zazwyczaj jest ekspertem nie od Syrii, od Egiptu. A z Libanem bywa krucho, więc to no, rzeczywiście historia było. Historia najnowsza go nie oszczędzała. Było, tak, nie oszczędzała go historia najnowsza i najstarsza też, on ma bardzo bujną historię. W związku z czym to było wielkie wyzwanie dla mnie i tu powiem po prostu tak, ja nie wiem, czy jest jedna przyczyna, że był ktoś, kto spopularyzował w Polsce świętego Szarbela, czy kilka osób.
I to jest jeden czynnik. Pewien wpływ na pewno tutaj miała też może pielgrzymka Benedykta XVI w 2012 roku, gdzie gdzieś to jest zainteresowanie się zaczęło. Ale po pierwsze, to jest święty XIX-wieczny, który na dobrą sprawę najbardziej głośno się zaczęło o nim gdzieś na świecie czy poza granicami Libanu w roku bodajże 1950. Po kolejnym otwarciu trumny, kiedy się okazało, że ciało dalej się nie rozkłada. Że ma się całkiem nieźle. Ogromna liczba cudów i niezwykłych wydarzeń w 1950 roku. Do tego stopnia, że ja pracując nad książką znalazłam na przykład w książce Thomasa Mertona, na pewno Państwu znanej, Znak Jonasza. To jest taka specyficzna książka pisana jak dziennik. I właśnie pod jedną z dat w 1950 roku Merton pisze, że ktoś ze znajomych, tam pisze po nazwisku, ja w tej chwili nie pamiętam, napisał do mnie o takim świętym, o takim Libańczyku, że dzieją się niezwykłe rzeczy, właśnie cuda uzdrowienia Charbel Maklouf z Libanu. I on nawiązuje kilka razy do tego Charbela. I to też to widać, że aż trapiści w Stanach Zjednoczonych wiedzieli, że jest jakiś Charbel Maklouf. On jeszcze wtedy nawet nie był beatyfikowany. No więc to jest druga połowa, można powiedzieć, XX wieku. Mnie od początku zaintrygowało to, co powiedziałam, że się zastanowię nad tym. Nie powiedziałam, że nie. Troszeczkę z racji tego, że to był pomysł ojca Dariusza Pilkowskiego, obecnego dyrektora WAM-u, którego mam wielkie zaufanie, jeśli chodzi o pomysły. On też mi zresztą Ritę wymyślił. No i tak mówię, nie odmówię, chociaż nie byłam zachwycona, powiem szczerze. No a druga rzecz też mnie zaintrygowała, ponieważ Charbel został beatyfikowany przez Pawła VI na ostatniej sesji Soboru Watykańskiego II. I tak sobie pomyślałam, ojej, tu mnich cudotwórca, to już wiadomo, że tak, wiedziałam, że pustelnik, że maronita, skrajna asceza, taka radykalna asceza, chciałabym, a tu sobór, no trochę nie ten kierunek jakby, tak? Tu aggiornamento, tutaj gdzieś otwarcie na świat, a tu nagle XIX-wieczny Libańczyk, eremita. Więc bardzo mnie zaintrygowało, co Paweł VI w nim dostrzegł, że go beatyfikował, a potem go jeszcze kanonizował. Tak jakby taką kropkę nad i trochę postawił na tym soborze. A potem go kanonizował w 1977 roku. No i teraz jest najlepsze. Czyli to świeża historia w sumie. Tak, to jest świeża historia, więc my w Polsce, jeśli chodzi o kult świętej Rity, to my jesteśmy spóźnieni ponad 100 lat, dobrze? Natomiast jeśli chodzi o świętego Charbela, nie jesteśmy spóźnieni. A ja powiem, jak to się stało, że jednak się za tą książkę wzięłam. Co też wyjaśnia, że ja nie umiem dać odpowiedzi jasnej, co takiego się dzieje, ale coś jest na rzeczy, powiem tak. Bo było tak, ja powiedziałam, że się zastanowię i pomyślałam sobie, że postanowiłam, że jestem, no miałam tam z Sauritą jeszcze po wydaniu, było troszkę okres takiej promocji, szumu, wyjazdów, spotkań autorskich, ja jeszcze robiłam jeszcze dwa projekty wtedy. Mówię, pojadę, odpocznę, a gdzie? Ano na Jamną. Państwo z całą pewnością znacie ojca Jana Górę, twórcę Lednicy, autora książek, hymnu Abba Ojcze z Światowej Dni Młodzieży Częstochowy i tak dalej. Postać ważna, nawet jeśli ktoś nie jest w kościele, to trudno, żeby nie wiedział. No medialna też, medialna jak najbardziej. W związku z tym, wiecie państwo, że niedługo jest Lednica, za tydzień dokładnie. Natomiast ja na Lednicę nie jeżdżę, przyznaję, bo jakoś tak masowe imprezy akurat nie leżą w moim charakterze. Natomiast jestem bardzo związana od wielu, wielu lat z Jamną. Jamna to jest taki ośrodek między Tarnowem a Nowym Sączem. Koło Zakliczyna jest Paleśnica. Ojciec Góra dostał na początku lat 90. tam walący się budynek szkoły, zrobił z tego przepiękny ośrodek. No i potem zresztą pojawił się dopiero pomysł na Lednicę. Ale to jest, trzeba pamiętać, że masowa, wielotysięczna Lednica. No to jest cirka 150 szelic. Tak, to jest jedna strona medalu. Druga to jest kameralna Jamna, a na Jamnej jeszcze jest, ponad ośrodkiem Jamna, jest pustelnia. I tu już mogę zdradzić, że ojciec Jan Góra tylko u mnie w książce będzie pustelnikiem. Dał piękne świadectwo, bo w książce będzie sporo autentycznych wypowiedzi takich świadectw. Zapytałam go, dlaczego wybudował pustelnię i żeby się podzielił swoimi doświadczeniami. Uczynił to w bardzo piękny sposób, tak jak on potrafi. Także ojciec Jan Góra tylko u mnie będzie pustelnikiem w książce. Natomiast jest to bardzo ważny element, znaczący akurat,
zmierzając do finału, no bo co ja zrobiłam? Pojechałam na tą Jamną, umówiłam się z ojcem Andrzejem Chlewickim, który tam jest gospodarzem na co dzień, on tam mieszka, dominikanin, no bo ojciec Góra tam bywa z młodzieżą, tam gospodarzy ojciec Andrzej. Zadzwoniłam, umówiłam się, tak wskoczyłam między dwoma grupami. Jedna grupa wyjechała, druga jeszcze nie przyjechała, że przyjadę odpocząć. No i przyjechałam, mówię, pójdę do pustelni, posiedzę chwilę, pomyślę, może mnie coś natchnie, pisać tą książkę, czy nie pisać, w ogóle co z tym szarbelem. Nie ma lepszego miejsca niż pustelnia, tak? Pojechałam, lało jak sebre. Ja nawet w kaloszach wysokich stwierdziłam, że przez tę drogę, przez las nie będę się tam przedzielać. Do ostatniego wieczoru, już następnego dnia rano miałam wyjeżdżać, się wypogodziło, więc z kolegą poszliśmy, tam się idzie kilkaset metrów w górę do pustelni. To trochę może podobnie, jak pustelnia Świętego Szarbela była ponad klasztorem. Wzięłam klucz, doszliśmy do tej pustelni, otwieram drzwi i pierwsze co widzę, to obraz jakiegoś brodatego mnicha. Tak patrzę, mówię, no trochę podobny do tego jak Szarbel, ale ja jeszcze nie wiem, za mało wiem, ja nie wiem ilu tam było świętych maronitów, może takich świętych na wschodzie to jest więcej z brodą i w kapturze, bo oni wszyscy podobni przecież. Ale byłam bardzo zaintrygowana, zrobiłam zdjęcie telefonem tego obrazu, zeszliśmy na dół, zaczęłam pytać, no i jedna siostra tylko, bo tamte są siostry, wiedziała, potwierdziła, że to jest święty Szarbel. Natomiast ani ojciec Andrzej, ani ojciec Jan Góra, jak się okazało, w ogóle nikt nie wiedział, powiedzmy, skąd się ten obraz tam wziął, jak tam trafił, a po drugie, w ogóle kto to jest. Ja im dopiero powiedziałam, że to jest święty Szarbel i kto to jest święty Szarbel. I mnie to szalenie zaintrygowało i pomyślałam sobie, no ja się w swoim czasie gdzieś pojechałam jako osoba nie chodząca do kościoła na Jamną, mam tam swoją drogę, jadę na Jamną pomyśleć, czy pisać książkę o świętym Szarbelu, idę na górę i znajduję obraz, mówię, ja nie wierzę w takie przypadki. No i powiedziałam, biorę temat, powiedziałam, spróbuję. No i tak się zaczęła przygoda ze świętym Szarbelem. Tu jeszcze tylko dodam, że dotarłam, tam na szczęście była wizytówka z tyłu obrazu, więc ja dotarłam do malarza, który ten obraz namalował, przez niego do dziewczyny, która go zamówiła 4 lata temu. Rzeczywiście okazało się, że ona w żaden sposób nie jest z Jamną związana. Zamówiła obraz, stwierdziła, że go wyśle na Jamną, gdzie była raz w życiu. Malarz zrobił to w jej imieniu. Napisała list, który albo nie dotarł, albo nikt go nie pamięta. Więc no co, no przyszedł przy jakiś pakunek z obrazem, było napisane Święty Szarbel Pustelnik, to obraz trafił do pustelni i wszyscy o nim zapomnieli. Do czasu aż poszłam się zastanawiać, czy pisać o świętym Szarbelu. Więc to jest ładna historia i tam jest nie tylko opowieść ojca Jana Góry, ale też malarz ma swoją historię, która też w książce będzie. Także dla mnie, gdyby nie ten obraz, gdyby nie Jamna, ja nawet nie wiem, czy bym się tego podjęła. Więc skoro ja mam takie przypadki, to cóż mnie mówić, dlaczego tak się dzieje? No widać, Panu Bogu o coś chodzi. No właśnie, chodzi, skoro święty Szarbel zjawił się tam przed Panią, żeby poinformować o tym, że jest i czeka, no to na pewno o coś chodzi. Tylko pytanie o co? Znaczy, nie wiem, ja nie mogę się tylko domyślać, o co chodzi w moim prywatnym przypadku. Natomiast ja od początku sobie założyłam, tak jak mówiłam, że zaintrygował mnie ta kwestia soboru. I też po moich doświadczeniach z pracą nad kultem czy nad obrazem świętej Rity, że my oczywiście, część osób zawsze będzie gdzieś pozostanie na poziomie gdzieś cudów, uzdrowień, no bo to jest ta warstwa, która najbardziej fascynuje. Taka warstwa niecodzienna, niezwykła, no bo każdy ma jakieś problemy, potrzebuje wsparcia, więc wiadomo, że... Budząca nadzieję też. Tak, szuka i nadziei, i pomocy, i wsparcia. Natomiast wiadomo, i to też jak ktoś uważnie czyta Ewangelię, to Jezus wielokrotnie mówił, że te cuda są po coś. Znaczy one mają być znakami i trzeba szukać głębiej, czyli one mają objawiać Boga i na coś zwracać uwagę. One, wiadomo, że Pan Bóg też troszczy się o nas jak dobry ojciec w naszej codzienności, ale te cuda nie są dla samych cudów. Tak? One, ja po prostu doszłam do wniosku, założyłam sobie tak, że jeżeli jest taki wylew cudów, a jeśli chodzi o Szarbela, to rzeczywiście jest sprawcą cudów niezwykle spektakularnych, to żaden zachodni święty nie ma takich na koncie, to widać, coś być może umknęło naszej uwadze, na co w tej chwili jest rzucane światło. I ja mam takie przekonanie, znaczy dla mnie to są dwie rzeczy bardzo istotne, o których myśmy trochę w kulturze zachodu zapomnieli, które, myślę, święty Szarbel nam unaocznia. Jedna to jest rzeczywiście, no my tutaj ręce łamiemy, że mamy sekularyzację, że kultura zachodu, że degradacja, prawda, że upada ten świat chrześcijański.
Tymczasem zupełnie zapomnieliśmy o tym, że początki chrześcijaństwa były na Bliskim Wschodzie. No tak, właściwie można powiedzieć, że tam, używając kolokwialnego stwierdzenia, to było rzut beretem od Jerozolimy. Tak, ale to jest działanie, to są te kościoły wschodnie, my w ogóle, na przykład w Polsce, w kraju, powtarzam, katolickim, my jakoś żyjemy, ja też żyłam długo w takim przekonaniu, mimo że jestem osobą wykształconą, która dużo wie o innych religiach. Ale dla mnie to było odkrycie, ja nie miałam świadomości, ile jest kościołów wschodnich, bo biorąc pod uwagę, że tylko w kongregacji kościołów wschodnich, która działa w Rzymie, tam są 22 kościoły, z tego co pamiętam, no ale jest jeszcze dużo kościołów, które nie przynależą do kościoła katolickiego, są kościoły orientalne, są kościoły prawosławne. My żyjemy w jakimś takim przekonaniu, że też historycznie, które myślę nam Polakom szkodzi, czy katolikom polskim, że oto mamy tu katolików i prawdziwy Polak to jest prawdziwy katolik i w ogóle katolicyzm. No była schizma wschodnia, więc mamy prawosławie, no ale to zawsze byli Rosjanie, co nas gnębili. Z drugiej strony mamy protestanckie Prusy, czyli Niemcy. No i właściwie no to mamy podział na prawosławie, protestantyzm i katolicyzm i nic. No gdzieś tam jacyś koptowie, no ale wiadomo, że to męczennicy i oni zawsze tam obrywają w tym Egipcie. My naprawdę bardzo mało wiemy o kulturze wschodu, czy Bliskiego Wschodu i o tamtejszych kościołach. A to jest całe bogactwo. To są kościoły apostolskie, to są kościoły sukcesji apostolskiej. Tam był święty Paweł i w Syrii, i w Libanie, i w Syrii. Tam był święty Tomasz. Tam pierwsi apostołowie te kościoły zakładali. I te schizmy to jest efekt nie X czy XI wieku, czy XVI, ale to były pierwsze sobory przez pierwsze 4 wieki. No tak jak pani o tym mówi, to przypomina mi się dzisiejsze pierwsze czytanie przecież, które jest z Dziejów Apostolskich, o tym, jak Paweł z Barnabą i z Piotrem zastanawiali się, jak to przecież postępować z tymi, którzy chcą przyjąć wiarę. Czy obrzezanie, czy nie, czy nakładać ciężar, czy nie, to wtedy się działo właściwie. Tak, i ja jeszcze powiem tak, jakieś 10, nie, może już tych, nie, z 15 lat temu, socjologowie, bo ja jestem po socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, świętej pamięci już profesor Andrzej Flis i jego ówczesna asystentka, dzisiaj dr Beata Kowalska, zrobili taki projekt badawczy właśnie na Bliskim Wschodzie. On został, można zobaczyć efekty tego projektu w wersji popularnej, ponieważ też wam zresztą wydał piękny album, bo tam jest książka, oni częścią tego zamysłu badawczego było zrobienie dużej ilości zdjęć, czyli jakby fotografowanie trochę ginącego świata. Jest taki album wydany w 2003 czy 2004 roku, żeby nie skłamać, ale jakoś tak. On się nazywa Zapomniani Bracia, bodajże. Dokładnie jest poświęcony naszym braciom, o których myśmy zapomnieli, naszym braciom chrześcijanom z różnych kościołów chrześcijańskich. Oni jeździli do Libanu, do Syrii, do Jordanii, w różne miejsca, fotografowali, rozmawiali z ludźmi, spotykali się, no bo to jest praca antropologiczna, tak? Taka antropologiczna, etnologiczna. I to jest bardzo ciekawy dowód na to, że też my rzeczywiście zapomnieliśmy o naszych braciach w wierze tam. Ja jeszcze przypomniało mi się, i to jest ta pierwsza rzecz, która uważam, że jest bardzo istotna, o której my nie mamy świadomości. Po Soborze Watykańskim II się zmienił stosunek Kościoła katolickiego mocno, nie tylko do tak w stronę ekumenizmu, do właśnie prawosławia i protestantyzmu. Bo trzeba pamiętać, że mówiąc o ekumenizmie, my mówimy o wyznaniach chrześcijańskich, czym innym jest dialog międzyreligijny. Natomiast też zmienił się stosunek do kościołów wschodnich. I to bardzo. Dzisiaj się mówi o jedności, ale z poszanowaniem pluralizmu, różnorodności i z naciskiem na to, że te tradycje tamtejsze i obrządek i tradycje mają swoją ogromną wartość, że jakby nie trzeba się porzucać tych tradycji, żeby się z powrotem przyłączyć, wejść na drogę Kościoła katolickiego. Co chociażby widać jasno w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie, gdzie Koptowie też mają ten swój fragment, gdzie chodzą w tych swoich strojach charakterystycznych, z czapeczkami na głowie takimi wyszywanymi, z krzyżem. Tak, ale to też Koptowie też mają swoją trudną historię. Natomiast trzeba pamiętać, że Koptowie też się odłączyli w swoim czasie. Natomiast tak jak wiele innych kościołów wschodnich,
tam oczywiście były przez lata toczone batalie i te kościoły mają do dzisiaj pretensje często do Rzymu, bo dzięki zabiegom Rzymu, czy na przykład misjonarzy katolickich, nie wiem, jezuitów, czy franciszkanów, kapucynów, tam salezjanie działali, różne zgromadzenia. W różnych sytuacjach społecznych, tam niebagatelne znaczenie miały aktualna sytuacja polityczna, część tych kościołów odłączonych z powrotem przyłączała się do Rzymu. I tak jak mówiłam, kościół maronicki jest jedyny w całości jakby wierny Rzymowi. Bo tak jak koptowie, są koptowie katoliccy i są koptowie niekatoliccy, ci odłączeni, którzy mają swojego papieża, tak? I większość kościołów to są kościoły, które nie są katolickie, ale jakby część kościoła wróciła na łono katolicyzmu, więc one są jakby rozdwojone. U maronitów tego nie ma. No i tu rzeczywiście ta działalność taka misyjna kościoła, czy misjonarzy, którzy nakłaniali do powrotu, co doprowadziło do rozłamów w tych kościołach, też no, wywoływała dużo pretensji, czy różne zadry tam powodowała. Więc to rzeczywiście jest bardzo trudna historia i może my naprawdę powinniśmy cały wysiłek skierować na dążenie do jedności, a przede wszystkim do powrotu do własnych korzeni, bo nasze korzenie są tam. To może święty Szarbel właśnie ma taką misję w kościele, żeby nam zwrócić na to uwagę. Żeby przypomnieć o tym, żeby oddychać tymi dwoma płucami, ale nie tymi, które powodują podział, tylko tymi, które łączą się w jeden oddech. Znaczy, rzeczywiście, tylko trzeba pamiętać, że to płuco wschodnie w tym ujęciu to nie jest tylko prawosławie, tylko płuco wschodnie ma bardzo wiele pęcherzyków płucnych, takich jak różne kościoły wschodnie. Więc to, myślę, nie wykluczam. Ja oczywiście się nie podejmuję tutaj robić jakichś fachowych analiz, tak? Natomiast myślę, dla mnie to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, żebyśmy z uwagą popatrzyli na tradycję wschodnią tam. Żebyśmy z uwagą popatrzyli na Liban. Na Liban, który ma 4 miliony mieszkańców i 18 wyznań. I to jest jedyny kraj arabski tamtejszy. To jest kraj arabski, ale nie muzułmański. Natomiast bardzo mocno zwrócony ku zachodowi. My mamy takie stereotypowe myślenie i to nawet moi bardzo wykształceni znajomi to plączą. Ja też plątałam pewnie rok temu, że jak arabski, to muzułmański. Tak? A Bliski Wschód to już wiadomo, że to muzułmanie i że to wszystko są kraje arabskie. No a wiadomo, że arabski, no to co? No to wiadomo, że muzułmanie mordują chrześcijan i robią kebaby. Tak? I my często się ograniczamy do tego typu wyobrażeń. Tymczasem myślę, że my Polacy możemy się bardzo wiele od Libańczyków i z historii tego, jak oni sobie radzą ze swoją państwowością, swoim wyznaniem nauczyć. I za chwilkę o tym właśnie będziemy mówić, o tym, jak wygląda duchowość wschodu, ale będziemy przyglądać się jej przez pryzmat osoby, która jest głównym bohaterem dzisiejszego programu, libańskim maronicie, świętym Szarbelu Maklufie, mnichu cudotwórcy. Mówić będziemy także dzisiaj o świętej Ricie, jako że 22 maja to jej wspomnienie w kościele katolickim. Gościem Nocnych Świateł jest Małgorzata Bilska, pisarka, autorka biografii świętego Szarbela w trakcie pisania i świętej Rity, która jest jak najbardziej dostępna. To książka zatytułowana Kochaj i walcz. Święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Państwa jak zawsze zapraszamy do pisania SMS-ów 7123. Rozpoczynamy od słowa plus albo do wpisów na Facebooku na profilu Radia Plus. Teraz krótka piosenka i wracamy do Państwa za chwilę. Nocne światło. Na zegarze 11:30, już połowę tej godziny, która, no, jak to szybko zleciało, mamy za sobą, czyli 1/4 dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym to rozmawiamy o libańskim maronicie, świętym Szarbelu Maklufie, mnichu cudotwórcy oraz o świętej Ricie. W ramach cyklu Spotkania ze Świętymi gościem programu jest Małgorzata Bilska, pisarka, autorka biografii świętego Szarbela i świętej Rity. Słuchacze jak zwykle niezawodni, już Magda napisała, o chętnie posłucham, potrzebuję teraz wstawienników od trudnych spraw. No i na pewno o tych trudnych sprawach i jego wstawiennictwie niezwykle skutecznym będziemy mówić. Wenzel natomiast pisze, wielkim fenomenem ludzi Bliskiego Wschodu jest dystans do racjonalizmu, tak bardzo istotnego w kulturze Zachody. A to racjonalizm w dużej mierze przeszkadza widzieć to, co poza zasięgiem naszego rozumu. I co pani na to? Częściowo się zgodzę. To znaczy, to trzeba powiedzieć, że nasz zachodni racjonalizm ma swoją specyfikę. My na przykład, nasza teologia różni się dosyć istotnie od sposobu uprawiania teologii na wschodzie.
My jednak wychodzimy gdzieś z tradycji greckiej, z filozofii greckiej, mamy troszkę inny sposób myślenia. Natomiast Liban, czy teologia libańska, czy maronitów, maronici w ogóle jako zakon, czy kościół, bo to pierwotnie był zakon, wywodzą się z Syrii. W związku z czym tam mamy takie postacie, to jest w ogóle specyficzny region, począwszy od właśnie skrajnej, radykalnej ascezy i charakterystycznych ascetów, takich jak Szymon Słupnik, takich, których nigdzie nie było indziej, nawet w Egipcie, przez świętego Efrema, tak, i taki poetycki sposób uprawiania teologii, więc tam jest trochę inna koncepcja człowieka, można powiedzieć, trochę inny sposób uprawiania teologii, inny sposób myślenia, no jest sporo różnic. Także trzeba pamiętać, że jest trochę inne podejście do świętych, które wiąże się z tym, że może człowieka się traktuje bardziej całościowo, nie oddziela się tak bardzo razowo od ciała, jak my zwykliśmy w tej kulturze, ale też w ogóle w tradycji wschodniej, znaczy kościół maronicki podlegając kościołowi rzymskiemu, tu jest cała procedura beatyfikacji, kanonizacji, taka jak jest w kościele katolickim, bo to papież ogłasza beatyfikowanym czy świętym. Natomiast trzeba pamiętać, że w tamtym kontekście działają też inne kościoły wschodnie. Maronicki nie jest wcale jedyny. Także kościoły chrześcijańskie. No i generalnie w tradycji wschodniej ten kult świętych nie jest tak scentralizowany jak u nas. Znaczy no świętych, to wystarczy sobie poczytać nawet jak wygląda kult świętych w prawosławiu. U nas też jest tak, że zazwyczaj to dobrze było widać choćby na przykładzie Jana Pawła II, że najpierw jest pewne przekonanie, opinia o świętości, a potem jest cały proces beatyfikacyjny, który jakby to zatwierdza. Natomiast w tamtej tradycji myślę, że ważniejsze jest takie poczucie, że ktoś był świętym, niż pewne formalne procedury. Także rzeczywiście te różnice są bardzo ciekawe, jest ich sporo. Natomiast to, co warto powiedzieć o Szarbelu, tu jeszcze też... Ja nie wiem, czy ja piszę książkę o... Jeden rozdział na pewno będzie biograficzny w tej książce. Drugi rozdział chciałabym, ja jako socjolog kultury czy religii, chciałam go bardzo pokazać w kontekście, więc na pewno postaram się jakoś oddać w miarę przystępny sposób ten dosyć skomplikowany kontekst maronicko-libański. Natomiast trzeci rozdział, i to jest ta druga rzecz, którą uznałam, czy doszłam do wniosku, że święty Szarbel wskazuje na to, to będzie część o pustelnikach i to także o polskich pustelnikach. A co mają polscy pustelnicy do Szarbela? Ano sporo mają, myślę. Ale żeby dojść do pustelników, to ja jeszcze zacznę, bo nie powiedzieliśmy, bo to myślę, że warto powiedzieć to parę zdań. Tak naprawdę, kim był Szarbel Maclouf? Szarbel Maclouf urodził się, niedawno była rocznica, 8 maja 1828 roku, więc nie jest to aż tak odległy czas. Zmarł w wieku lat 70, czyli w 1898 roku. Urodził się w małej miejscowości górskiej Beka Kafraf w górach Libanu. Jest to najwyżej położona miejscowość tam. W pobożnej też rodzinie miał kilkoro rodzeństwa, miał pobożnych rodziców, z tym, że ojciec zmarł, kiedy on miał 3 lata. Na chrzcie otrzymał imię Józef. Szarbel to jest jego imię zakonne. Był antiocheński męczennik z pierwszego wieku, Sarbeliusz Szarbel. Szarbel to też jest imię francuskie, trzeba powiedzieć, bo tam bardzo mocne wpływy francuskie w Libanie oczywiście. Więc stąd francuska też ma się pisze przez CH, Harbel. Więc to jest XIX wiek, kanonizacja w drugiej połowie XX wieku. Więc to jest święty nie aż tak odległy, natomiast rzeczywiście radykalny asceta. W wieku 23 lat wstępuje do klasztoru. Miał dwóch wujków, którzy byli eremitami. To było jego wielkie pragnienie, wbrew woli matki i ojczyma, który zresztą był księdzem. To ja się śmieję, bo w niektórych przekazach, nie wiem, bodajże w piśmie Miłujcie się znalazłam. Znaczy, to jest taka próba zupełnie niepotrzebna właśnie. Zamiast pomóc nam zrozumieć tamtejszy kontekst, to się tak chce pokazać, żeby za dużo nie zgorszyć, tak mam wrażenie. Ponieważ na przykład tam rzeczywiście, tak jak w tradycji wschodniej, księża mogą mieć żony, prawda? Natomiast się mówi, że był diakonem, że był stałym diakonem, ale żeby tak nie napisać, że jego ojczym był po prostu księdzem żonatym, tak? Więc to zupełnie niepotrzebne, bo takie...
działałbym, wybielanie czegoś, co wcale wybielane być nie musi. Natomiast no, rzeczywiście z takiej rodziny pochodził, wbrew woli rodziców, czy matki i ojczyma poszedł do klasztoru, nie mówiąc nikomu. I co jest nie aż tak częste, był na tyle zdolny, na tyle wykazywał predyspozycje, że wysłano go na studia, bo nie wszyscy, znaczy nie ma, nie jest to tak oczywiste. I tu też a propos podejścia do racjonalizmu. Nie ma aż takiego nacisku jak u nas na wykształcenie na przykład tam. Charbel był wykształconym, skończył seminarium, był wykształconym, miał święcenia kapłańskie, był księdzem. Nie ma takiego obowiązku czy takiego nacisku, żeby wstępując do zakonu, żeby mieć święcenia kapłańskie, czy żeby kończyć studia. Tak, on no rzeczywiście, może być bratem. On rzeczywiście te studia ukończył, także był wykształconym człowiekiem, jak na, myślę, tamte czasy. No i co? I wielkim jego pragnieniem było pójść do pustelni, bo tam przy zgromadzeniu działała pustelnia, też kilkaset metrów od klasztoru. Długo mu odmawiano, udało, tutaj zdecydował z tego, co wiemy, cud z lampą, czyli przełożeni długo odmawiali. Kiedyś była taka sytuacja, więc on te cuda się za życia jego działy, różne niezwykłe rzeczy. Chłopcy w klasztorze tam pomagający, posługujący, chcieli zrobić mu psikusa, poprosił o oliwę do lampy, zamiast oliwy dostał wodę. No i się okazało, że ta lampa po prostu zapalił tak, jakby była oliwa i ku zdumieniu wszystkich okazało się, najbardziej tych chłopców, którzy się wtedy przyznali do psikusa, okazało się, że lampa się pali mimo tego, że jest woda, a nie oliwa. No i po prostu dostał wtedy zgodę przełożonych, bo uznali, że to już jest na tym etapie chyba rozwoju duchowego, że można go wysłać do RM-u. Co też nie jest bez znaczenia, bo no, to trzeba pamiętać, że to też jest nasza tradycja zachodnia, że jeżeli przy jakimś zgromadzeniu działa RM, to generalnie musi minąć, nie wiem, 10 lat czy więcej lat, ale generalnie do dojrzewania eremickiego, znaczy jest potrzebna pewna dojrzałość, tak? Przełożeni nigdy nie wyślą kogoś, kto jest nieuformowany, kto sobie może tego nie udźwignąć. No, i no ostatnie, bo to jest potężna walka duchowa. Ostatnie 23 lata spędził w pustelni, ale też mówiąc pustelnia, pamiętajmy, że tam mieszkało 3 remitów, on też nie był tam sam. Nie był też całkiem odcięty od świata, bo wychodził czasem, miał kontakt z ludźmi, wychodził do pracy, on unikał kontaktów z ludźmi, natomiast to nie jest tak, że to jest RM gdzieś zamurowany jak reklus i nie ma kontaktu ze światem. Natomiast rzeczywiście bardzo mnie to zaintrygowało, bo on też, podobnie jak Święta Lita zresztą, za życia nie był aż tak znany. To wszystkie rzeczy, które się działy po śmierci, rozsławiły świętego Charbela. On nie podróżował, nie dokonał wielkich rzeczy, nie napisał wielkich traktatów, pewnie nie zostanie doktorem kościoła. Natomiast naprawdę już za życia dokonywał rzeczy niezwykłych. Tam miał też opinię świętego za życia, natomiast po śmierci zaczęły się dziać zupełnie niezwykłe rzeczy. To w takim razie zawiesimy teraz, taki rąbek tajemnicy uchyliliśmy, a właściwie uczyniła to pani Małgorzata Bilska, pisarka i autorka biografii świętego Charbela i świętej Rity, o których to dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. I po piosence wracamy do państwa, zapraszając jak zwykle do pisania SMS-ów 7123, rozpoczynających się od słowa plus, albo do wpisów na Facebooku, które już widzę pojawiają się kolejne, będziemy na pewno się do nich odwoływać. Po piosence wracamy do państwa. Chwil kilka i jesteśmy znowu razem. Nocne światła. Nocne światła. Nocne światła w Radiu Plus. Za niespełna kwadrans minie północ. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Spotkania ze Świętymi o libańskim maronicie, świętym Charbelu Maklufie, mnichu cudotwórcy, także o świętej Ricie, której dziś wspomnienie w Kościele Katolickim. Gościem programu jest Małgorzata Bilska, pisarka, autorka biografii obojga świętych. I stanęliśmy na pustelnikach. Właśnie, czy ten rys pustelnictwa, takiego spotkania z Bogiem w samotności miał wpływ na jego świętość, pani zdaniem? Na pewno. To znaczy, świętość to jest taki termin, mówiąc nam o zjednoczeniu z Bogiem. To nie o doskonałości, ale o tym, że człowiek jest cały oddany, cały zawierzony Bogu. I to można osiągnąć w różnych stanach.
i w stanie świeckim, i w stanie kapłańskim, zakonnym, w zakonach czynnych, kontemplacyjnych, także w życiu eremickim. No, jeżeli ktoś jest eremitą, to nie znaczy, że z definicji zostanie świętym. Tu ja nawet dzisiaj, jadąc pociągiem, zajrzałam sobie na stronę po raz kolejny sanktuarium w Annaia, bo tam spędził prawie całe swoje życie zakonne, poza 2 pierwszymi latami, święty Charbel. I tam na stronie jest też informacja o właśnie pustelnikach tamtejszych. Było ich 12. Od końca XVIII wieku, 1798 rok, to jest końca XVIII wieku, ostatni zmarł w 63 albo w 67, już nie pamiętam. Wymienionych jest 12 pustelników, ja się śmiałam na to, jak 12 apostołów czy 12 pokoleń Izraela. Wśród 12 warstw fundamentów, tak, niebieskiego Jeruzalem z Apokalipsy. Którzy mieszkali tam w tej pustelni, akurat przy klasztorze Pannaia, a świętym jest tylko ten jeden. W ogóle maronicie nie mają zbyt wielu świętych. No, jest błogosławionym święty Nimatullah al-Hardini, zresztą nauczyciel, wykładowca Charbela w seminarium. Jest święta Rafka, jest błogosławiony bodajże kapucyn jeden, o którym też będzie mowa, wspomniane w mojej książce, bo tam się wypowiada ojciec Paweł Bielecki-Kurysz, który był przez chyba 10 lat czy więcej duszpasterzem Polonii w Libanie, w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Ale tych świętych nie ma dużo. No, oczywiście jest święty Maron, założyciel zakonu i kościoła z V wieku. Ale no, to pustelnik jest jeden rzeczywiście. Także to też pokazuje, że no, myślę, że na każdej drodze można osiągnąć stan świętości tak naprawdę. I na każdej można jakoś od niej odejść. Natomiast Charbel rzeczywiście mnie zaintrygował niezwykle. A zaintrygował mnie głównie z tego powodu, bo mnie najbardziej cieszy taka w ramach pasji poznawczej to, czego ja nie rozumiem. To mnie pociągało, jak się zajmowałam się kultem świętej Rity. To, co mnie zaintrygowało u Charbela, poza tym, że tym Pawłem VI i Soborem i pewnymi podobieństwami też ze świętą Ritą, to tu zdradzę, bardzo mnie zaskoczyło i nawet zirytowało, muszę powiedzieć, takie przekonanie, które znalazłam w wielu miejscach, w wielu wypowiedziach, a także w kilku modlitwach, że święty Charbel to jest taki święty, tak doskonały, tak żyjący w tak radykalny sposób, że my nie jesteśmy w stanie go naśladować. Nawet w litanii czy w jakiejś nowennie znajduję takie frazy, że Panie Boże, modlimy się za wstawiennictwem świętego Charbela, którego nie jesteśmy w stanie naśladować. Ja sobie myślę, no zaraz. No przecież był zwyczajnym człowiekiem. Nie ma czegoś takiego, że się nie da. No, nie urodził się święty z mlekiem matki, nie wyssał świętości. Dochodził do tego pewną drogą. Natomiast no, bardzo się ekscytujemy tymi cudami, nadzwyczajnymi rzeczami, ale to jest troszkę takie roszczeniowe podejście, tak? Że my oto tutaj liczymy na to, że coś tam właśnie mamy trudne sprawy, więc ktoś nam pomoże je rozwiązać. Ale żeby żyć tym życiem, to nie, to nie dla nas, bo to dla aniołów. No, on był aniołem wcielonym i nic ludzkiego nie miał. A ponieważ nigdy no, w żadnym przypadku świętego nie spotkałam się z taką frazą, to mnie to zaintrygowało i zaczęłam drążyć, jak to jest, czy rzeczywiście nie da się go naśladować. A poza tym był ten wątek jeszcze pustelni najamnej, w której to, która jest rzadko używana, bo tam, nie wiem, kilka razy do roku ktoś pomieszkuje, kto przyjedzie i zechce. Ale ja pamiętałam, będąc tam kiedyś, że mieszka tam akurat chyba przez 2 tygodnie tam spędził ojciec Michał Zioło. Były dominikanin, obecnie trapista w zgromadzeniu francuskim. Ojciec Zioło też będzie w książce obecny, że tam dawał mi dużo wsparcia. On bardzo mnie cieszy, bo lubi moje pisanie. Ale bardzo fajne rzeczy mi poopowiadał, polecił mi ciekawe lektury. Ale też on mi uświadomił, że on trapista, on ma takie bardzo z dystansem i z poczuciem humoru podejście też do swojego powołania, czy w ogóle do powołania do zakonnego. I sobie uświadomiłam, kurczę, no to jednak nie jest tak, że jak ktoś żyje w zakonie, w takim odizolowanym czy zamkniętym, że nie ma cech ludzkich, że to są absolutnie zwyczajni ludzie. I on mnie też przekonał do tego, żeby szukać w tą stronę, że zaczęłam Charbela postrzegać coraz bardziej jak człowieka.
Zaczęłam wnikać dziś w historię ojców pustyni. Zobaczyłam ich jako zwykłych, zwariowanych ludzi, trochę anarchistów, którzy szli na pustynię, bo na przykład nie mieli ochoty płacić podatków, albo różne przestępstwa naciążyły, albo szukali przygody, albo mieli dosyć tych układów tego świata i chcieli się odizolować. Poczytałam sobie trochę, poczytałam sobie świętego, znaczy Teodoreta z Cyru, o świętych właśnie ascetach gdzieś z V wieku. I zaczęłam dochodzić do wniosku, że po pierwsze, ani nie jest tak niezwykłe to, że Szarbel spał 5 godzin, bo generalnie eremici to jest taka, nie jest to nic nadzwyczajnego dla tych ludzi. Ani to, że nie jadł mięsa, trapiści też na przykład nie jedzą mięsa, czy o kamedułach nie mówiąc. Czyli ani dieta, ani różne wyrzeczenia. Wiadomo, że on nawet to swoją regułę doprowadził do perfekcji i tam podejmował wiele wyrzeczeń, których nie musiał, będąc w tym eremie. No słyszałam o takich eremitach, którzy sypiali wyłącznie na stojąco, przywiązując się do ściany, i to na przykład 3 razy dziennie po godzinie albo 2. Tak, no ale generalnie bardzo mnie zainteresował świat pustelników, eremitów i tak dalej. I już wiedziałam, że po pierwsze coraz bardziej zaczynałam go postrzegać jako człowieka po prostu, ale jako człowieka eremitę, który z racji tego, że był eremitą, podejmował pewne wyzwania, których my nie rozumiemy, bo my w ogóle zapomnieliśmy o tradycji eremityzmu. A w Polsce jeszcze mamy ten problem, że my w ogóle od 200 lat nie mamy w Polsce takich zgromadzeń jak Kartuzi na przykład. Nie mamy właśnie terapistów, nie ma takiej, poza dwoma klasztorami kamedułów, właściwie nie ma w Polsce takiej tradycji. My mamy raczej ten katolicyzm wspólnotowy czy masowy. Gdzieś, myślę, że brakuje nam tego nawet. W związku z czym zaczęło mnie to coraz bardziej intrygować. A potem takim ważnym też momentem, czyli ojciec Zioła ma tutaj swój udział, oczywiście pustelnia na Jamnej, a potem ważnym momentem mój dobry kolega, w marcu teraz złożył śluby, jest kapucynem. I też z nim rozmawiałam, od niego tam, zresztą polecał mi trochę literatury, pytałam go przy okazji baronitów o koptów, bo tam też mają swoich misjonarzy. I on dopiero mi powiedział, o czym też nie miałam świadomości, nie wiem, czy państwo wiecie, że kapucyni mają erem w Zagórzu. Czyli odkryłam mój pierwszy erem, jaki znalazłam. Taki, który się nazywa erem, to jest erem rzeczywiście kapucyński w Zagórzu. Potem się okazało, o czym też nie wiedziałam, nie wiem, jestem bardzo ciekawa, czy państwo słyszeli o tym, dla mnie to było odkrycie, że franciszkanie mają swoją tradycję eremicką i że święty Franciszek napisał regułę dla pustelni. Święty Franciszek spędzał czas w pustelni. Franciszkanie mają swoje pustelnie, ale mają też swoją tradycję pustelniczą. I to oczywiście nie jest ten typ eremityzmu, bo prawdziwy eremita, taki właściwy, który ma powołanie, no to jest to powołanie na całe życie. Natomiast tutaj chodzi o to łączenie życia eremickiego z aktywnym, z czynnym, tak jak u franciszkanów. Ale to też pokazuje, że ta tradycja w kościele jest, tylko myśmy trochę o niej zapomnieli. Mało tego, okazało się, że ta reguła świętego Franciszka dla pustelni wraca. Też wymieniłam maile i przeczytałam książkę, to jest doktorat, ojciec Tadeusz Starzec, też kapucyn. Napisał pierwszą w Polsce taką pracę naukową i on jakby przypomniał o swoim współbraciom i nam wszystkim o regule świętego Franciszka dla pustelni. Ja tą książkę mam. I się okazało, że rzeczywiście jest to tradycja, która zaczęła wracać po soborze. Potem się okazało, kolejny krok, który zrobiłam, że w ogóle franciszkanie, no bo kapucyni są jednym z zgromadzeń franciszkańskich, że franciszkanie konwentualni podjęli, nie wiem, z 10 czy 15 lat temu taką, takie postanowienie, że w każdej prowincji każda prowincja będzie mieć przynajmniej jeden erem. Znaczy, że będą wracać eremy i generalnie będą powracać do tej swojej tradycji pustelniczej. No i jak odkryłam, mówię, no mamy jeszcze papieża Franciszka, wszyscy tutaj odkrywają na nowo franciszkanów, ale gdzie reguła dla pustelni? W życiu mi się nie kojarzyli franciszkanie z pustelniami. Czyli tak, okazuje się, że ojciec Jan Góra jest pustelnikiem, franciszkanie są pustelnikami. I tak zaczęłam zbierać takie opowieści. No i w książce tu mogę zdradzić, będzie opowieść, przepiękne świadectwo kapucyna, ojca, który przez 8 lat spędził w tym eremie. On go tworzył, budował, w tej chwili już jest w innym miejscu, ale też dzieli się swoim doświadczeniem tego pobytu.
Mam opowieści dwóch franciszkanów. Jest pustelnia na przykład w Górze Polanowskiej, ale mają kilka pustelni, już mają franciszkanie. Ta jest dosyć specyficzna. Będzie opowieść ojca Krzysztofa Pałysa, dominikanina, bo się okazuje, że dominikanie to co prawda może nie mają pustelni, ale mają potrzebę odosobnienia i jak mogą tylko to jeżdżą, a to do Kartuzów, a to do Śródbetlejemitek. I okazuje się, że my znamy te czynne zakony z takich medialnych wystąpień, z wspaniałych kazań, ze świetnych książek, a oni akumulatory ładują i z Panem Bogiem obcują w odosobnieniu, o czym nie mówi się aż tak głośno. No reasumując, nie mogę zdradzić, co będzie wszystkiego w książce, ale mogę powiedzieć, będą też, jest term karmelitów bosych, prawda, benedyktynów odkryłam, tradycję odkryłam i tu jako ciekawostkę podam, jeśli chodzi o kamedułów, w latach 70. był w Polsce kameduła, przez 3 lata musiał zrezygnować właśnie z powodów zdrowotnych, się okazało, że organizm nie wytrzymał trudów tego życia eremickiego. Przez 3 lata, na początku lat 70. był w Polsce kameduła, który nosił imię zakonne Szarbel, dzisiaj jest księdzem dietycjalnym. No proszę, a tutaj Wenzel napisał na Facebooku, no to pani Małgorzato, mamy wspólnych kumpli. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Krótką przerwę zrobimy, bo za niespełna 2 minuty minie północ. W Nocnych Światłach, jak zwykle do 1:00 będziemy razem, czyli jeszcze przez ponad godzinę rozmawiamy a właściwie bardziej słuchamy, o świętym Szarbelu Maklufie, mnichu cudotwórcy libańskim Maronicie oraz o świętej Rydzie, na pewno jeszcze powiemy. Małgorzata Bilska, pisarka i autorka biografii obojga świętych, jest z nami w studiu. Zapraszam do pisania SMS-ów 7123. Rozpoczynamy od słowa plus. No i wpisy na Facebooku. Można pytania? Można pytania właśnie, do mnie? Prosimy o pytania, jeżeli państwo macie takowe. I wracamy dosłownie za chwilkę. Jak zwykle koło północy, 2 piosenki przed nami. Nocne światło. Nocne światło. Nocne światło w Radio Plus. Pięć minut temu minęła północ, mamy już piątek, 23 maja, a w studiu państwa i moim gościem jest Małgorzata Bilska, pisarka, autorka biografii świętego Szarbela Maklufa, mnicha cudotwórcy i libańskiego Maronity oraz świętej Rity. O nich właśnie dzisiaj rozmawiamy i jeszcze przez blisko godzinę będziemy z państwem. Zapraszamy do pisania SMS-ów 7123, rozpoczynających się od słowa plus, do wpisów na Facebooku, na profilu Radia Plus. I właśnie tak, Wenzel napisał, jaka jest różnica między działalnością aniołów a świętych w naszym życiu, jak odróżnić odrębność ich ról wobec nas, ludzi zamieszkujących ten świat? To myślę, że to jest dobre pytanie do teologa. Ja tutaj teologicznie się nie podejmuję rozróżniać sposobów działania akurat aniołów i świętych. No z całą pewnością różni ich natura, tak? Dlatego, że święci są po prostu ludźmi, którzy osiągnęli stan zjednoczenia z Bogiem. Natomiast aniołowie mają inną naturę. Ja muszę powiedzieć, że ja mam cudownego anioła stróża. Mój przyjaciel, Paweł Chorodecki, pozdrawiam, jeśli słucha. Zresztą naukowiec fizyk o ścisłym umyśle kiedyś się ze mnie śmiał, że ja muszę mieć przynajmniej kilku aniołów stróżów, bo jeden by nie wyrabiał, żeby z różnych opresji mnie ratować. Ale myślę, że nie docenia mojego anioła stróża, bo mój anioł stróża po prostu jest mi chyba specjalnie przydzielony i sobie radzi. Więc ja mam bardzo się cieszę z obecności mojego anioła stróża. Uważam, że jest obecny w moim życiu, głęboko w to wierzę i na co dzień tego doświadczam, ale też doświadczam obecności świętych. Więc jakby czym innym jest jednak świętych obcowanie, a czy innym jest opieka aniołów stróżów? Chociaż kiedy mówimy o świętych, tutaj na przykład jeśli chodzi o świętą Ritę, to jedna z opowieści w tej książce w mojej Kochaj i walcz, pani Antonina Loster, która zainicjowała ten kult we Włosanii Podkrakowskiej. Tam jest i ulica Świętej Rity, i kaplica, i nabożeństwa polowe, i w ogóle rozkręciła całą okolicę pani zresztą doktor medycyny, pani Losterowa. I ona powiedziała coś takiego, że Święta Rita tak się nią opiekuje, jakby była właśnie jej aniołem na co dzień.
Więc akurat święta Lita ma to do siebie, że wiele ludzi powtarza, że taką jest świętą codzienności, obecną w różnych codziennych problemach. Ale to ja mogę mówić tylko ze swojego doświadczenia na bazie mojej wiedzy. Natomiast myślę, że to jest dobre pytanie do teologa. No więc do teologów odsyłamy węzeł. Myślę, że prędzej tam odnajdziesz pytanie, zgodnie odpowiedź na to pytanie, jeżeli tutaj pani Małgorzata cię do nich odsyła, to myślę, że wie, co mówi. Ja się boję, że herezje palne po prostu. Karolina napisała, wczoraj po zapowiedziach tematu na dzisiejsze Nocne Świata przeczytałam notkę o świętym Szarbelu, od razu wydała mi się ciekawą osobą. No i jest ciekawą osobą. Jest nie da się ciekawą ukryć. Osobą. Jest ciekawą osobą ze względu na swoje życie. Pracując nad książką, to się zastanawiałam, że tak naprawdę opisując jego życie, to tam się nie działo nic tak spektakularnego. Sama jego biografia nie jest aż tak porywająca, żeby z tego wyszła ciekawa książka. Natomiast rzeczywiście po jego śmierci zaczęły się dziać rzeczy absolutnie niezwykłe. I to tu są takie rzeczy, jak mówimy też o święci aniołowie, są też rzeczy, które według mnie, i to też jest pytanie do specjalistów, takich rzeczywiście fachowców, nie wiem, od Bliskiego Wschodu, bo to jest z pewnością też specyfika kulturowa. Widać też, święci przychodzą do nas w taki sposób, żeby być dla nas zrozumiali. To, co na przykład mnie uderzyło, a propos dzisiaj późnej pory, to jest to, że i święty Szarbel, jak pani czytała, to pani wie, i ci państwo, którzy coś troszkę wiedzą o świętym Szarbelu, ale też inni, święta Rawka właśnie, czy inni święci maronicy, mają zwyczaj przychodzić we śnie. Bardzo często jest tak, że na przykład komuś się przyśni dany święty i ktoś potem idzie i doznaje uzdrowienia na przykład u jego grobu. A już naprawdę na takim najbardziej spektakularnym i absolutnie niewytłumaczalnym wydarzeniem jest to uzdrowienie, które nam się wydaje w ogóle czymś dziwnym, które zresztą nawiązuje do 22 dnia każdego miesiąca, czyli te nabożeństwa do świętej Lity są 22 dnia każdego miesiąca, bo jej wspomnienie jest 22 maja, i do świętego Szarbela też. A dlaczego? Czyli nie jest przypadkiem to, że spotkaliśmy się akurat w noc z 22 na 23 tutaj. Tak, przez, może nie przez sen, ale na jawie, ale w porze sennej, powiedzmy. Jak to mawiał świętej pamięci Krzysztof Kolberger, przypadek, nie przypadek. Tak jest, przypadek, nie przypadek. Natomiast, proszę państwa, 93 rok bodajże, Nohat Al-Shami, 55-letnia kobieta, Libanka, bardzo ciężko chora w stanie, znaczy w sposób nie do wyleczenia, kilka dni po wyjściu do szpitala, nie jest w stanie sama chodzić, wstawać, wymaga poważnej operacji, której nie można przeprowadzić bez zagrożenia życia. I co się dzieje? I najpierw śni jej się właśnie, ma taki sen. Jest już w domu po wyjściu po raz kolejny do szpitala, a jeszcze ma 12 dzieci. Bardzo taka wierząca, pobożna osoba. Jej syn, jej rodzina się modli za wstawienie świętego Szarbela. Jej syn był w sanktuarium, przywiózł olej świętego Szarbela, modlił się tam. No i co? Nagle ona śni taki sen, że oto idzie pod górę do pustelni świętego Szarbela, tam uczestniczy razem z innymi zakonnikami w nabożeństwie w tej pustelni. I po kilku dniach okazuje się, że i tam się różne rzeczy dzieją, ona jest nadal chora. Po kilku dniach ona się czuje już fatalnie, ma straszny ból głowy, boli ją cały prawy bok. Cierpi nieprawdopodobnie i pyta i Matkę Bożą, która się cieszy wielkim kultem w Libanie, także dodajmy muzułmanów, i świętego Szarbela, dlaczego ona tak cierpi. Jakby, że żeby albo jej pomogli, albo żeby zabrali jej duszę, bo ona już po prostu nie jest w stanie tego wytrzymać. No i co? I takiego uzdrowienia chyba nie ma nigdzie w historii Kościoła. Koło 11 wieczorem ona zasypia, nie wie do końca, czy to jest jawa, czy sen. Przychodzi we śnie święty Szarbel z drugim świętym zakonnikiem. Potem się okazuje, że to jest święty Maron, czyli założyciel tego kościoła i zakonu. I robią operację. I robią jej operację.
I to robią operacje jak najlepsi chirurdzy, znaczy święty Charbel asystuje Baron, prawda, poprawia poduszki i tak dalej. Robią jej operacje, bo tam chodziło też, z tego co pamiętam, o tętnicę chyba szyjną. Generalnie skomplikowana, bardzo precyzyjna operacja. Jej się śni, że ktoś ją, że właśnie Charbel ją operuje. Potem słyszy, że będzie zdrowa, poprawiają jej poduszki i znikają. Budzi się, okazuje się, że ma koszulę całą zakrwawioną, ma dwie blizny na szyi, znaczy świeże rany zaszyte nicią chirurgiczną na szyi. I nagle się okazuje, że ona wstaje, jest w stanie chodzić. Idzie do męża i mąż po prostu jest zagubiony, zdumiony, przerażony, nie wie jak to się dzieje, że ona stoi, że ona chodzi, prawda? Ona mówi, że jej się śniło, że przyszedł święty Charbel i ją zaoperował ze świętym Baronem. I rzeczywiście, ona do dzisiaj ma dwie blizny na szyi. Chirurdzy wyciągnęli jej te nici, które są dzisiaj też jak relikwie traktowane. Mówią, że tak, grupa krwi, okazuje się, że nie ma takiej grupy krwi, ta krew, która się znalazła na jej ubraniu. Nici perfekcyjnie założone, perfekcyjne szycie. No generalnie święci zachodni jakoś uzdrawiają w mniej spektakularny sposób, ale też może mniej bezpośredni, prawda? Ja nie znam przypadku, żeby święty przyszedł i osobiście zaoperował w czasie snu, po którym to śnie byłyby konkretne blizny i konkretne zmiany w organizmie, tudzież nici chirurgiczne. No właśnie, ale święty Charbel ma w ogóle taką, można powiedzieć, skłonność do tego, żeby w taki dość radykalny sposób ingerować w rzeczywistość, by choćby wspomnieć o tym słynnym zdjęciu z roku 1950, kiedy grupa zakonników zrobiła sobie zdjęcie, a po wywołaniu okazuje się, że ot, proszę, ktoś tam jest z nimi i po głębszym zastanowieniu i świadectwie starszych mnichów, którzy jeszcze go pamiętali, okazuje się, że to święty Charbel. Tak. I wszystkie wizerunki, jakie znamy, wszystkie obrazy właśnie wywodzą się, mają źródło w tym zdjęciu, bo to jest jedyny obraz świętego Charbela, takiego jakim on był, jakiego go pamiętają najstarsi. Tak, to jest zupełnie też niezwykła historia. Tu jeszcze trzeba dodać a propos dat. To było 8 maja 1950 roku, czyli w rocznicę jego urodzin, trzeba powiedzieć sobie. Natomiast ja jeszcze tylko dwa zdania dodam do tego, zaczęłam mówić o tym 22 każdego miesiąca. Skąd się wzięła ta data? Bo u świętej Lity jest to oczywiste, bo to jakby co miesiąc jakby wspomnienie 22 maja, nabożeństwa 22 każdego miesiąca. Cykliczne. Natomiast w przypadku świętego Charbela jego wspomnienie jest 28 lipca. Natomiast po tym cudownym uzdrowieniu pani Nohat, ona po prostu zrobiła się taki szum i w Libanie i za granicą, no bo wiadomo, że trudno, żeby było inaczej. Nachodziło ją mnóstwo ludzi tam w tej wsi, gdzie mieszkała. I ksiądz i lekarz jej poradzili, żeby wyjechała do syna, bo po prostu ludzie ją zadepczą, nie dadzą jej żyć. I wtedy jej się znowu przyśnił święty Charbel i powiedział, że żeby została, żeby dawała świadectwo i żeby właśnie, tak jak jej się zresztą przyśniło, żeby na pamiątkę tej operacji, tego, że ją wyleczył, 22 dnia każdego miesiąca chodziła do pustelni się modlić, bo to było 22 stycznia, więc też 22 dnia każdego miesiąca. I te nabożeństwa rzeczywiście tam z klasztorów Annaja idzie ogromna procesja, ludzie o tym wiedzą, zawsze są uroczyste procesje i modlitwy do pustelni, w których uczestniczy właśnie ta uzdrowiona kobieta. A propos zdjęcia, rzeczywiście było tak, że po świętym Charbelu nie zostały też w zasadzie żadne, mimo że oczywiście był człowiekiem wykształconym, żadne rzeczy pisane, jakieś, nie wiem, jego listy, traktaty, czy cokolwiek, co by nam go przybliżyło. On też był człowiekiem niezwykle skromnym, niezwykle pokornym. Chodził zazwyczaj, unikał ludzi, schodził z drogi, jak ktoś przechodził. Nasuwał kaptur na czoło, więc i też nigdy nie powstał żaden jego wizerunek. Nikt go nie narysował, nie namalował. To już były te czasy, kiedy myślę, z tego co pamiętam, to już była fotografia z całą pewnością końca XIX wieku. Nie wiem, na ile w Libanie była rozwinięta. Natomiast no, nigdy nie było żadnego jego wizerunku. I nagle okazuje się, że 1950 rok. Przyjechała pielgrzymka jakaś maronitów do klasztorów Annaja. Pięciu z nich wybrało się na wycieczkę do tej pustelni, tam się pomodlili i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
i wszystko było do tego momentu w porządku, aż to zdjęcie zostało wywołane i nagle się okazało, że jest jakaś szósta postać, taka gdzieś do pasa w górę, właśnie z brodą taką typową, jak to noszą maronici w kapturze ze spuszczonymi oczami. No ale się okazało, że przecież ich było pięciu, nikt tam nie był to nikt z nich, nigdy w życiu tej osoby na oczy nie widzieli. No więc zaczęli dociekać, jak to jest możliwe. Oczywiście do przełożonego klasztoru Fannaja to oczywiście było poruszone na forum władz zakonnych. Zdjęcie było wielokrotnie sprawdzane, badane, czy to gdzieś nie było to jakoś interwencja zewnętrzna, nie wprowadziła tam tej postaci. Okazało się, że nie. Natomiast w 1950 roku on zmarł w 1898, więc żyło jeszcze paru współbraci, którzy go pamiętali i po pewnych charakterystycznych szczegółach stwierdzili, że to jest ich współbrat Charbel, takim jakim go zapamiętali. W związku z czym rzeczywiście to zdjęcie zostało uznane, nie udało się znaleźć żadnego wyjaśnienia, w jaki sposób ta postać się znalazła na tym zdjęciu. W czasie beatyfikacji ogromne zdjęcie powiększone, no takie większe od tych banerów, które my widzimy dzisiaj na zdjęciu, wisiało w czasie beatyfikacji, kiedy papież wynosił na ołtarze świętego. Także jest to też cud uznany przez Kościół. I rzeczywiście no, na bazie tego wizerunku powstały wszystkie inne wizerunki świętego Charbela. To dlatego, jak weszłam do pustelni najamnej i zobaczyłam takiego brodatego mnicha w kapturze, to od razu mnie uderzyło pewne podobieństwo, bo on ma bardzo charakterystyczny wygląd, prawda? Natomiast też trzeba powiedzieć, że no, te wizerunki, które ja znam, to też nie są wszystko wierne kopie, bo na przykład na tym obrazie on nie ma spuszczonych oczu. Powstaje wiele ikon, wiele obrazów świętego Charbela i oczywiście są pewne elementy stałe, takie jak ta broda, jak pewne rysy twarzy, jak charakterystyczny kaptur. No ale to nie jest tak, że one wszystkie są identyczne jak to zdjęcie. No każdy jakoś ma swoją troszkę wizję artystyczną. Tak, rys artystyczny. O świętym Charbelu Maclouffie, mnichu cudotwórcy, a zarazem maronickim zakonniku, świętym Kościoła katolickiego, rozmawiamy dzisiaj w Nocnych Światłach oraz o świętej Ricie, o której na pewno parę słów jeszcze zdążymy powiedzieć, bo nieco ponad pół godziny nam zostało. Gościem programu jest Małgorzata Bilska, pisarka, autorka biografii świętego Charbela i świętej Rity. Widzę, że kolejne wpisy się pojawiają. Zapraszamy do dodawania swoich myśli i zadawania pytań na Facebooku, na profilu Radia Plus i również do pisania SMS-ów na 7123, rozpoczynających się od słowa plus. Piosenka teraz i za chwilę jesteśmy z Państwem ponownie. Nocne światła. Nocne światła. Nocne światła w Radiu Plus. Za niespełna dwie minuty minie w pół do pierwszej. W Nocnych Światach dziś rozmawiamy o świętym Charbelu Maclouffie, mnichu cudotwórcy, libańskim maronicie, a także o świętej Ricie, która mam nadzieję pojawi się w dzisiejszym programie, bo zbliżamy się już powoli do jego końca, ale na pewno miejsca dla niej trochę znajdziemy. Tym bardziej, że słuchacze o nią pytają. Małgorzata Bilska, pisarka, autorka biografii świętego Charbela i świętej Rity, jest gościem programu. No i właśnie Jan pyta, w jakich intencjach można się modlić do świętego Charbela i świętej Rity? Ja myślę, że w każdej. To jest dobre pytanie, bo jak pracując nad książką o świętej Ricie, czy o kulcie świętej Rity, docierałam do ludzi, których nazwałam na swój użytek, tak używając troszkę języka może socjologicznego, liderami kultu. Czyli dotarłam, to jest cały trzeci rozdział. Piękne, autentyczne, niezwykłe, oryginalne opowieści ludzi, którzy ten kult inicjują w Polsce. Bo wiadomo, że jak kult jest, nie wiem, świętej Faustyny, świętego Jana Pawła, w tej chwili on jest żywy, aktualny, współczesny, więc wszystko się dzieje na naszych oczach, jest kanonizacja, dużo się dzieje w mediach, mówią księża na kazaniach, pojawiają się publikacje i tak dalej. Święta Rita była kanonizowana w 1900 roku. W Polsce ten kult się rozwija bardzo bujnie od 10 lat, czy od kilku lat, to już bardzo intensywnie. W związku z czym bardzo mnie intrygowało, jakimi kanałami on się rozprzestrzenia, oddolnie zupełnie, bo to teraz to już nie jest tak, że ktoś, nie wiem, jest jedno centrum, które promieniuje odgórnie.
tutaj jest sytuacja odwrotna troszeczkę. No i rzeczywiście te opowieści są niezwykle ciekawe. Ja też rozmawiałam z ludźmi, którzy, nie wiem, z proboszczami, którzy ten wprowadzają ten kult u siebie w parafii, bardzo często na prośbę wiernych w ogóle, czy z ludźmi świeckimi. Pytałam głównie proboszczów chyba, którzy odprawiają nabożeństwa, z jakimi intencjami ludzie najczęściej przychodzą, jakie się pojawiają. No i to muszę powiedzieć, że te, które się chyba jedne z najczęstszych, no to są kłopoty rodzinne, to są kłopoty z... Specjalistką jest, można powiedzieć, od tego. Tak, ale to są kłopoty, jakieś konflikty w rodzinie, uzależnienia od alkoholu, od narkotyków, przemoc, ale cała masa różnych innych. Kłopoty z wiarą na przykład, że dzieci czy współmałżonka. Bardzo dużo osób przychodzi z prośbą o dziecko, którego nie mogą się doczekać, o męża, o żonę. Ja się śmieję, bo to trzeba pamiętać, bo tutaj też ludzie nam się trochę myli, bo bardziej zwracamy uwagę na te sprawy beznadziejne. Ale to jest też patronka, zresztą Święty Szkarbel też bywa tak nazywany, patron spraw trudnych i beznadziejnych. Mhm. Sprawy trudne każdy z nas przeżywa, każdy się konfrontuje z różnymi kłopotami codziennymi. I to ja myślę, że Święta Rita nie ma jakiejś specjalistki, że jest na przykład, nie wiem, od chorób takich, tak? Od chorób takich. Bardzo wiele osób przychodzi z różnymi chorobami poważnymi, ale też na przykład w maju jest boom maturzyści. Maturzyści mają sprawę trudną, czyli maturę, więc robi się tłumnie koło Świętej Rity i jest mnóstwo intencji, prośb od maturzystów, tak? Przychodzą studenci, więc ja myślę, że z każdą sprawą można iść i do Świętej Rity, i do Świętego Szarbela. I to też jest ciekawe, że pamiętać, że mamy też różne problemy czasami z naszym własnym powołaniem, z różnymi trudnościami życiowymi, z tym, z czym sobie nie radzimy, bo te najbardziej też takie oczywiste czy spektakularne cuda, jakbyśmy powiedzieli, łaski, dotyczą oczywiście chorób fizycznych, somatycznych. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma, nie wiem, chorą trzustkę czy wątrobę, czy tak jak mówiliśmy o tej pani Nohat, że jest w takim stanie właściwie terminalnym, tak? Że no tutaj widać, można medycznie stwierdzić uzdrowienie. Ale żeby do tego nie ograniczać tej sfery, dlatego że Pan Bóg jest w stanie nam wejść w naszą rzeczywistość na bardzo różnych płaszczyznach. Także z każdą troską własną można przejść. Ale szczególnie chyba też, wydaje mi się, biorąc pod uwagę fakty z biografii Świętej Rity, jest patronką od tego, co możemy nazwać pojednaniem, szeroko pojętym, prawda, przebaczeniem trudnych relacji, które... No, w niektórych rodzinach, czy wśród znajomych, przyjaciół, gdzieś są mocno zaognione i wydaje się, że po ludzku no niemożliwe jest, żeby tutaj to rozwiązać, te supły życia. Ale to też jest tak, że ja mam wrażenie, że to wśród tych różnych rzeczy, których według mnie łączą Świętą Ritę i Świętego Szarbela. Ja się śmieję, to już panu mówiłam, że się śmieję w ogóle, że Święta Rita z Szarbelem się jakoś zmówili na mnie, bo sama z siebie bym się chyba nigdy nie wzięła za taką tematykę. Ja od początku traktuję trochę te dwie postaci, te oba projekty troszkę jako dyptyk. Nie wiem oczywiście, jak to wyjdzie, państwo ocenicie, jak się ukaże druga książka, ale ja od początku widzę pewne podobieństwa, nie tylko ta data, która mnie od początku uderzyła w nabożeństwo z 22 dnia każdego miesiąca. W Polsce na przykład polecam, jeżeli państwo się wybieracie, nie wiem, wakacje, pewnie sporo osób pojedzie w góry, można to uczestniczyć w takim nabożeństwie, chociażby w kaplicy na Kirach. U wylotu Doliny Kościeliskiej jest kaplica na Kirach, gdzie jest czczona i Święta Rita, i Święty Szarbel, ale też i Święty Ojciec Pio i inni święci od różnych trudnych spraw. To jest kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Giedrzwałckiej. I tam są nabożeństwa, tam jest, wcześniej się pojawiła Święta Rita, a potem doszedł Święty Szarbel i tam te nabożeństwa są 22 dnia każdego miesiąca odprawiane do nich wspólnie. Ja też znam, kolega mi wysłał niedawno na przykład w Szwajcarii, nie pamiętam teraz miejscowości, ale jest taka kaplica Świętego Justyna, gdzie jest też i Rita, i Szarbel. Więc myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, które mnie uderzyła, że rzadko się zdarza, żeby tak święci mieli tak 22 dnia każdego miesiąca, bo rozumiem, że jedna zbieżna data, ale tu jest ta cykliczność zbieżna. Ale na przykład, jak mówimy o tym pojednaniu, no to Święta Rita rzeczywiście, poza tym, że ona wywodziła się z takiej rodziny, że rodzice byli lokalnymi mediatorami, bo też ona się rodziła w 1381 roku, to jest przełom XIV-XV wieku.
jej we włoskiej, w centralnych Włoszech. Jej rodzice byli takimi lokalnymi mediatorami. Godzili zwaśnione rody, zwaśnionych, no, skonfliktowanych, skłóconych, nie wiem, sąsiadów, w różnych sytuacjach takich uczestniczyli. I ona, tu już nie będziemy opowiadać jej biografii, ale mąż zginął w wyniku porachunków takich polityczno-rodowych, w wyniku wendety. Synowie zmarli, ona chciała wstąpić do klasztoru augustianek. Kilka razy jej odmówiono. Nie, tu odkłamujemy, nie dlatego, że była wdową, jak niektóre źródła podają, przyjmowano wtedy wdowy, natomiast dlatego, że ciążyła na niej ta sprawa wendety. A jakby no nie mógł klasztor narażać wspólnoty sióstr. Tam jedna z sióstr miała na imię, to się zachowało w dokumentach, na imię Mancini, tak jak jej mąż. Inna siostra miała na imię tak jak zabójca męża. Generalnie przepisy były też takie kościelne, żeby no nie można było zakonów wikłać w wendettę. I w końcu po kilku razach postawiono jej warunek, postawiła jej przełożona, że ją przyjmie. Powiedziała jej, dlaczego jej nie przyjmie, jeżeli rody się pogodzą. No i to jest rzecz z gatunku absolutnie beznadziejnych, ponieważ ta kobieta, 32-letnia, przez 4 lata wychodziła tą zgodę. Po prawie 200 latach głowy rodów podpisały oficjalne porozumienie, że wyrzekają się zemsty. Ona tylko dzięki temu została przyjęta do klasztoru. Jak ona to zrobiła, tego nie wie nikt. Ile ją to kosztowało, wie tylko ona. Natomiast to jest rzeczywiście niezwykła rzecz. Ale poza tym ja też w książce pisze, według mnie ona też pięknie łączy inne rzeczy. Łączy na przykład stan świecki z zakonnym. Mało jest takich świętych, żeby przez pół życia żyła zwyczajnym życiem świeckim, a potem była zakonnicą. Ona Czyli można powiedzieć, że doświadczyła wszelkiej rzeczywistości życia tutaj na tak, świecie. Tak, łączyła w sobie różne powołania. Święty Charbel na przykład też łączy. On w sposób absolutnie niezwykły dla mnie łączy i jednoczy wschód z zachodem. Więc to jest ten taki, ja myślę, że Liban w ogóle jest takim łącznikiem, bo to jest jedyny kraj arabski tak bardzo zwrócony na zachód, tak? Zresztą arabski, no Maronici się odwołują dużo chętniej niż do tradycji arabskiej, podkreślają swoje korzenie fenickie i różne inne. Część z nich przynajmniej część z nich nie uważa się za Arabów, tak? Mimo, że kraj oficjalnie jest arabski. No tak, czyli ten pas Morza Śródziemnego między Izraelem a Egiptem. Tak, ale to ja myślę, to no, ten korzenie na tych ziemiach, znaczy są dużo starsze niż zanim tam się pojawili na przykład muzułmanie, bo dla nas to wszystko są już do jednego worka śrzucone kraje muzułmańskie. Ale przecież to jest siódmy, tak, no, semickie, arabskie, tak? Tam te korzenie są różnorakie, ale on w sposób niezwykły właśnie łączy świat wschodu i zachodu. Tak myślę, te oba płuca, o których mówiliśmy. Więc on też ma takie... To trzeba dodać jeszcze jedną rzecz. Tak jak święta Rita jednoczyła zwaśnionych, my też tak mamy głównie taki wizerunek medialny tamtego regionu, tak? Wiemy, że co się dzieje w Syrii, wiemy, co się dzieje w Egipcie, wiadomo, że muzułmanie źle traktują chrześcijan. Delikatnie mówiąc. Natomiast tu trzeba dodać, że święty Charbel nie tylko uzdrawia spektakularnie, ale uzdrawia ludzi różnych wyznań. Uzdrawia osoby, nie wiem, wyznania prawosławnego, także muzułmanów. U mnie w książce jest jedna z piękniejszych opowieści dziewczyny, no, kobiety, Polki, lekarki, która wyszła za też lekarza muzułmanina. Przez 15 lat nie mogli doczekać się dziecka. Po wizycie ona twierdzi, że oni razem z mężem muzułmaninem wymodlili sobie syna. Właściwie 2 tygodnie po modlitwie wspólnej przy grobie świętego Charbela okazało się, że jest w ciąży. To małżeństwa nie udało się uratować. On jest tam, ona tutaj, natomiast ona mówi, że codziennie dziękuję Bogu za tego syna. Lekarka, pediatra. Natomiast takie historie tam nikogo nie dziwią. Wiadomo, że święty, czy Nimatullah podobno uzdrowił, czy wskrzesił, takie są opowieści, dziecko muzułmańskie. Tam po prostu ta różnorodność jest wpisana w tamten sposób myślenia, w tamtą rzeczywistość. I to, co dla nas się wydaje dziwne, no jak to? No to przecież wiadomo, że jedyny kościół święty katolicki, a inni to heretycy albo muzułmanie, jeszcze wrogowie chrześcijan. A się okazuje, że tu święty nie robi różnic.
Tu jeszcze jako powiem na dowód tego, dzisiaj do kanonizacji jest potrzebny jeden cud. To po reformie Jana Pawła II. Kiedy był kanonizowany Charbel, potrzebne były jeden do beatyfikacji, dwa do kanonizacji. Jeden z tych, z dwóch cudów kanonizacyjnych dotyczył grekokatoliczki. On został uznany, czyli to jest jakby też tak usankcjonowane, powiedziałabym, odgórnie. To tak tam działa, mówiąc wprost, że przychodzą i muzułmanie, i ludzie różnych wyznań naprawdę. Przecież tam są i Żydzi mieszkają, chociaż akurat z tym jest problem, też nie wiem, czy państwo wiedzą, żeby pojechać do Libanu, nie można mieć żadnej pieczątki z Izraela wbitej, tak? No tak, zresztą no i parę innych krajów tym, też. To są kwestie polityczne, których myślę tutaj nie dotkniemy. Kwestia relacji z Izraelem, wojny libańskiej z lat 75-90. Ale no, to są skomplikowane już sprawy polityczne. Ale rzeczywiście ta różnorodność i obecność, czy modlitwa za wstawiennictwem świętego Charbela, a także innych świętych maronickich, modlą się ludzie bardzo różnych wyznań i oni także doznają łask. Krótko przerwę teraz zrobimy i to już ostatnia okazja, by napisać do nas albo SMS na 7123 rozpoczynający się od słowa plus, albo wpis na Facebooku na profilu Radia Plus, bo za 19 niespełna minut już pierwsza. Przypomnę, że rozmawiamy o świętym Charbelu, libańskim maronicie. Charbel Maclouf, mnich cudotwórca, święta Rita, patronka od spraw trudnych i beznadziejnych, niemożliwych i wszelkiego rodzaju takich sprawiających nam wielkie problemy, ale święci bardzo skuteczni, więc zapraszamy państwa do tego, by dodać swoje głosy, myśli, wątki, pytania. Ostatnia okazja ku temu i wracamy do państwa za chwilę. Teraz piosenka i będziemy ponownie niebawem. Nocne światło. Nocne światło. Nocne światło w Radiu Plus. Za niespełna kwadrans minie godzina pierwsza. Dzisiaj w Nocnych Światłach przez ostatni już kilkanaście minut rozmawiamy w ramach właściwie takiego nieregularnego cyklu spotkania ze świętymi, o libańskim maronicie, świętym Charbelu Maclouf'ie, mnichu cudotwórcy oraz o świętej Ricie. Gościem Nocnych Świateł jest Małgorzata Bilska, pisarka, autorka biografii świętego Charbela i świętej Rity. I tak nam się tutaj, jak to się mówi, potocznie zgadało, że nazwa programu Nocne Światła, ten tytuł też się ma jakoś blisko świętego Charbela. A to z jakiego powodu? A jak najbardziej się ma, dlatego że tu już wspominaliśmy o tym, że święty Charbel był takim cichym, skromnym człowiekiem, starającym się żyć bardzo w ukryciu przez całe swoje życie. Natomiast pewnie by tak zostało po śmierci, bo ze świętą Ritą było tak, że do jej grobu pielgrzymowały od razu tłumy. Ona nigdy nie została pochowana. I to, co ich łączy też, to, że jego ciało się nie rozłożyło, jej ciało się nie rozłożyło. Natomiast rzeczywiście do niej to ciało było wystawione, żeby ludzie z okolicy mogli przyjść się z nią pożegnać. Już ciało się nie rozłożyło przez 2 czy 3 tygodnie. Skończyło się na tym, że nie została nigdy pochowana. Do dzisiaj jest ciało wystawione w szklanej trumnie w sanktuarium w Kaszi. Natomiast jak było ze świętym Charbelem? On został złożony do grobu na terenie klasztoru, do takiego grobu ziemnego, podobnie jak inni jego współbracia. I pewnie by o nim zapomniano. Mimo jego świętości byłby jednym z wielu pustelników, znaczy z tamtych 12 pustelników, tak? Ale zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Do przełożonego klasztoru zaczęli przychodzić ludzie, którzy twierdzili, i to byli i chrześcijanie, i muzułmanie, co ciekawe, którzy twierdzili, że widzą jakieś dziwne światło, które promieniuje znad klasztoru i nie wiedzą, pytali, co się dzieje. Trzeba pamiętać, że to były czasy jeszcze przed elektrycznością. Natomiast rzeczywiście przez 45 dni, tu dementujemy, bo to w ramach oczywiście upiększania i lukrowania historii świętych, tak jak 40 dni postu Jezusa na pustyni, gdzie nigdzie się pojawia, że 40 dni te światła trwały nad grobem. Nie, 45 dni. Takie są fakty. Ale to jest 1,5 miesiąca, kiedy noc w noc dziwne światło promieniowało gdzieś z okolic tego grobu. To był grób taki, mówię, zbiorowy w zasadzie, znaczy zbiorowy, no był pochowany w trumnie, ale w takiej mogile, gdzie też były złożone szczątki innych braci. I ponieważ ludzie zaczęli przychodzić i zwracać uwagę na to, że się dziwne światło się pojawia,
przełożony powiedział, że jak następnym razem się pojawi, żeby dali znać. No i on sam powiedział, że musi się naocznie przekonać. No i rzeczywiście okazało się, że dziwne światło promieniuje z tego grobu. W związku z czym dokonano ekshumacji, czyli otworzono ten grób. Ten grób był źle zabezpieczony w ogóle. To można powiedzieć, zresztą na zdjęciach archiwalnych, które się zachowały, które pokazują, jak on wyglądał, no to mnie to się skojarzyło raczej, nie wiem, z ekshumacją z Katynia czy z Powstania Warszawskiego, z bardzo przykrymi dla nas scenami. I tutaj od razu dodam, że jest zupełnie inna tradycja chowania, jest inna tradycja chowania zmarłych w Libanie, co wiąże się między innymi z klimatem. O tym też będzie wzmianka w książce, bo nie da się tego zrozumieć bez zrozumienia tamtejszego kontekstu, nie tylko kulturowego, religijnego, historycznego, ale nawet klimatycznego. Święty Szerbel był złożony w grobie. No, generalnie okazało się, że grób jest cały zawilgocony. Tu jeszcze dodam, że jeżeli ktoś ma takie poczucie, że no może się ciało nie rozłożyło, bo w naturalnych warunkach je czasem nie rozkłada. Są warunki, które sprzyjają rozłożeniu się ciała. Może się ciało przez jakiś czas nie rozkładać na przykład w bardzo wysuszonej, piaszczystej glebie, tak? Ono się może jakoś zmumifikować. Tam wszystkie warunki sprzyjały temu, żeby błyskawicznie się rozwijały wszystkie bakterie i tak dalej. To było wilgotne, błoto, woda kapała, więc w zasadzie ciało nie było zabalsamowane, więc ono się powinno rozłożyć bardzo szybko. Po otwarciu grobu, w wyniku pojawiania się tych świateł, okazało się, że ciało jest takie, jakby Szerbel zmarł przed chwilą. Jest ciepłe, miękkie, ma odpowiednią temperaturę, elastyczne. No i się okazało, że coś jest nie tak, prawda? Nie zachowuje, zachowuje się wbrew prawom natury po prostu. A wbrew prawom natury znaczy świętość. Przeniesiono go do... I to takich ekshumacji było kilka. Ta taka najbardziej znana chyba to był właśnie 1950 rok. Tam się zresztą największa ilość cudów jakby rozlała się właśnie w 1950 roku. Ale po raz pierwszy ten grób został otwarty i przeniesiony w inne miejsce. To ciało zostało osuszone, złożone w innych warunkach. Właśnie krótko po śmierci w wyniku tych nocnych świateł. Właśnie, nocnych świateł. Pani Irena pisze SMS. Bardzo ciekawie opowiada pani Małgorzata. Kiedy będzie można kupić pani książkę? Życzę owocnej pracy i pozdrawiam panią Małgorzatę. Ja też dziękuję za pozdrowienia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam także. Tak, tutaj jeszcze pisze Krzysiek na Facebooku. A gdzie można kupić tę książkę? A no, na razie nigdzie. Książka mówimy jest... o świętym Szerbelu. Jeśli chodzi o Litę, to można. Tak, jeśli chodzi o świętą Litę, to można. Książka o świętej Licie się ukazała, tytuł Kochaj i walcz, ukazała się na przełomie marca i kwietnia zeszłego roku. Z tego, co wiem, nadal się cieszy zainteresowaniem, bo to akurat wiem z wydawnictwa. Może dlatego, że ona jest trochę inna. No to nie jest, mówię, jak książka biograficzna. Tam jest są... trochę szerzej potraktowałam temat, powiedzmy, tak. Ona jest w księgarniach, nie tylko w księgarniach WAM-u firmowych, ale myślę, że we wszystkich księgarniach katolickich powinna być, ale też i pewnie nie katolickich, bo na przykład sprzedaży internetowej różnych księgarni, nie chodziłam, nie sprawdzałam, absolutnie świeckich, niekatolickich też ją można nabyć. Natomiast książka o świętym Szerbelu, ona jest już, powiedziałabym, prace są na ukończeniu. Na ukończeniu, ma już tytuł, ma już część napisaną, ma już ponad 100 literatury, po prostu przeczytałam, dotarłam gdzie mogłam, obejrzałam kilkanaście filmów. Tu dziękuję moim znajomym z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie na przykład i wszelkim ludziom, którzy udostępniali mi różne rzeczy. W Polsce naprawdę nie ma dużo rzeczy, jest trochę literatury po angielsku, no... Ja nie czytam po francusku, więc trochę literatury mi odpadły, ale docierałam gdzie mogłam, łącznie z pracami naukowymi, kilka prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich. Ksiądz profesor Kościelniak Krzysztof, dyrektor Instytutu Studiów Bliskiego i Dalekiego Wschodu, znawca tematu, jeden z nielicznych w Polsce. Ksiądz profesor Żelazny, jedyny chyba specjalista w Polsce od teologii syryjskiej i od syriackiego. Więc co mogłam, to gdzieś tam spenetrowałam.
W tej chwili kończę pisanie, ale biorąc pod uwagę pewnie jakieś poprawki redakcyjne, które służą temu, żeby praca była lepsza, cały proces wydawniczy, myślę, że zaraz po wakacjach książka powinna być. Asia pisze, świetna audycja, słucham jej choć nie od początku, czekam na link za kilka dni, by móc się dalej nim podzielić. To od razu powiem, że cirka, tak patrzę na kalendarz, myślę, że 2 albo 3 czerwca ta audycja powinna być na stronie radioplus.pl, bo mieliśmy krótkie, małe opóźnienie w związku z pracami na stronie, ale to się, jak Państwo widzą, ci, którzy śledzą linki do podcastów, wyrównuje. Tak więc jeszcze w czerwcu na pewno będzie tak, że wszystko będzie na bieżąco. Pewnie właśnie około 10, tak pewnie będą z dnia na dzień audycje już skakiwać, chociaż to koniec sezonu, ale dobrze, że się uda chociaż przed wakacjami, żeby wszystko było, jak to się mówi, korekt i wyczyszczone. Zerkam teraz jeszcze na to, co napisał Węzel, bo tutaj odnieśmy się też do tego, co pisał wcześniej, jaka jest różnica między działalnością aniołów a świętych. Pisze tak, ja w ogóle mam problem z rolą świętych jako pośredników ich istoty, nawet roli Najświętszej Marii Panny w walce o nasz ziemski świat, objawienia itp. nie rozumiem. Przedstawienie wizji przyszłości ludziom wybrańcom, prorocy dzisiejszych czasów za pośrednictwem Maryi. Skąd to nasilenie objawień maryjnych, ogrom wiedzy do zgłębienia, czasu by na to poświęcić, ale trochę uciekam w dygresję. No chociaż warto o tym mówić, no bo wczoraj tutaj, nie dalej jak 24 godziny temu, gośćmi był Rafał Porzeziński i Paweł Sobczyk, twórcy filmu Tajemnica tajemnic, gdzie te objawienia maryjne stoją może nie konkretnie w obrazach, ale w centrum zainteresowania, można powiedzieć, tych osób, którzy życie swoje odnosili do Matki Najświętszej, czyli świętego Jana Pawła II i sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. O przecież Fatimie też mówiliśmy tutaj wczoraj. I no myślę, że jest coś na rzeczy. Jest coś na rzeczy. To jest dobre. Cieszę się bardzo. Dziękuję, że pan poruszył ten temat. Dwie rzeczy tak szybko, bo już nie mamy dużo czasu. Rzeczywiście w przypadku świętego Szarbela trzeba powiedzieć, ja nie powiem szczerze, że nie lubię tego terminu mnich cudotwórca. Mój tytuł będzie trochę inny. Generalnie bym bardzo chciała, żebyśmy patrzyli na niego jak na człowieka, który swoim wysiłkiem w współpracy z łaską Bożą doszedł taką drogą do świętości. Natomiast cudotwórca, tych cudów jest bardzo dużo, ale generalnie ja bym szukała czegoś głębiej. Natomiast rzeczywiście w przypadku świętego Szarbela nie tylko dzieją się rzeczy niezwykłe, więc jest pytanie, co nam Pan Bóg chce powiedzieć przez niego akurat. A jedną z tych najbardziej niezwykłych rzeczy jest objawienie. Objawienie, które w pierwszej połowie lat 90. zaczął dyktować pewnemu libańskiemu dziennikarzowi. I ja muszę powiedzieć, że to była jedna z tych rzeczy, których starałam się sprawdzić, dlatego że to jest jedno z tych objawień, które nieformalnie funkcjonuje zarówno w kościele maronickim. Ukazała się też książka w Polsce o objawieniach, objawieniu właśnie świętego Szarbela. On dyktuje pewne orędzie, tak? To jest, mówi się o orędziu świętego Szarbela. Ja się kontaktowałam w różnych sprawach tutaj związanych ze świętym Szarbelem, mogę zdradzić, z ojcem Zdzisławem Kijasem, ojcem profesorem franciszkaninem, który jest członkiem kongregacji do spraw kanonizacyjnych, czy powiedzmy, to jest polskie tłumaczenie, tak naprawdę się nazywa Kongregacja do spraw świętych po włosku. Dałam mu te książki, on zawiózł je do Włoch, przeczytał tą książkę o orędziu i on mówi, oczywiście to nie jest formalne zatwierdzenie, ale on mówi, że po lekturze według w jego opinii nie mogę się na nią powołać, tak powiedział, nie ma w tym orędziu nic sprzecznego z wiarą czy z nauką Kościoła. Więc myślę, że to jest też kwestia tak naprawdę w sprawie różnych cudów, czasami wątpliwych, bo tam to trzeba bardzo uważać, uwrażliwiam Państwa, czasami z pogranicza parapsychologii, nie wiem, jak słyszę, że ktoś zdjęcie, jakiś rosyjski parapsycholog z pisma lekarz wysyła, dołącza do gazety parapsychologicznej zdjęcie Szarbela i potem panie z Syberii piszą, że dotknęły zdjęciem rękę i zostały uzdrowione albo są uzdrowione zwierzęta domowe, no to mnie się włos na głowie jeży. Bo to, ja rozumiem pana sceptycyzm, tak? Ale też i myślę, że to są rzeczy do zbadania, które pewnie w Kościele jeszcze czekają, bo tu się musiałyby się odpowiednie instancje wypowiedzieć. Natomiast też mogę państwu zdradzić, i to być może pana zainteresuje, że trochę sceptycyzmu w książce będzie. Ja się starałam podtrzymać ten klimat wielowyznaniowy, wielokulturowy na tyle, na ile mogłam. Dlatego jest i opowieść katolicko-muzułmańska,
Jest opowieść na przykład przedstawiciela Syryjczyka, który mieszka w Polsce od lat 70. jednego z kościołów asyryjskich. I jest, zgodził się, za co jestem mu niezmiernie wdzięczna, protestant, pan Zbigniew Tucholski, mąż znanej piosenkarki Anny German, która także była protestantką, zafascynowany świętym Szarbelem, który przepięknie zgodził się do książki opowiedzieć o swojej fascynacji. Niedługo, i on też, trzeba pamiętać, że protestanci nie uznają kultu świętych, nie ma u nich, zlikwidowali zakony, nie mają więc swoich eremitów i pustelników. Ale widać, siła świętego Szarbela potrafi pokonywać różne przeszkody. Tak, wszelkie ludzkie podziały. Wenzel jeszcze dodaje, mam na myśli, po co nam ingerencja świętych, skoro są istoty anielskie? Czyżby Bóg miał kłopoty z kadrami? No i to jest widać, ja myślę, że dlatego też ja w moich książkach staram się po pierwsze odkłamywać takie przekonanie, to co mnie bardzo irytuje w podejściu do świętego Szarbela, to też się czasami w tej lukrowanej licie przejawia, tak? Że to się wydaje, że po prostu gdzieś tam z mlekiem matki się tą świętość wysysa i jedni są po prostu predestynowani do tego, że będą świętymi i tacy się urodzili, a inni, żeby nie wiem co robili, to po prostu nie da rady, bo to w ogóle nie jest na ludzkie siły. Święty Szarbel rzeczywiście, on nie tylko, on w Libanie też jest postrzegany jako taki posągowy święty. My też na niego trochę patrzymy, o nim się mówi, że on jest jak anioł, prawda? Był traktowany trochę jak anioł za życia, można powiedzieć. On nie był aniołem. On był takim człowiekiem jak my, ze wszystkimi słabościami jak my, ze wszystkimi pokusami, z cierpieniem, z wątpliwościami. I on się po prostu z tym zmagał, stawił czemu czoło. No więc właśnie, tutaj przypomina mi się taki nasz patron polski przecież, święty Andrzej Bobola, który był cholerykiem, że jak naprawdę go coś tam zakręciło emocjonalnie, to bez kija nie podchodź. No. A święty ojciec Pio przecież, jak krzyczał na ludzi i tak dalej. No właśnie, tutaj Wenzel pisze. Zaraz, a propos, mam, sekundkę, zgubiłem to, mam swojego ulubionego świętego patrona i w zasadzie nie wiem dlaczego, ale Pio z Pietrelciny. Coś mam sentyment do kapucyny. No może on ma właśnie ten ludzki element, który chciałabym bardzo, żeby udało się przywrócić świętemu Szarbelowi, bo nie można mu zrobić większej krzywdy, niż go odczłowieczyć. On był, no właśnie. I to odczłowieczanie świętych, znaczy pamiętajmy o tym, że święci są nie tylko po to, żeby nam dawać i załatwiać różne sprawy. Tak, bo jak po pan to, żeby słusznie ich idealizować. Nazwał, tak, i że jak pan słusznie nazwał, od tego są aniołowie. Natomiast święci są przede wszystkim dla nas wzorem, przecierają nam szlaki, pokazują nam drogi i możemy się od nich czegoś nauczyć. Od świętego Szarbela też możemy się czegoś nauczyć. Też w różnych aspektach możemy go naśladować. I to jest istota. Oni nam pokazują drogę do Boga, a tego nigdy nie zrobią aniołowie, bo aniołowie są w Bogu, byli i będą. No tutaj Asia dodaje taką myśl, trochę ad vocem do Wenzla, ale także do tego, co mówi pani. Myślę, że dlatego, że byli ludźmi i nasze problemy nie są im obce, a teraz są blisko Boga, ich stawiennictwo jest nieocenione. Dokładnie. Trzeba pamiętać, jeśli ktoś ma problem, czym się różnią aniołowie od świętych, czy ich działalność po śmierci, powiedzmy, tak? Z całą pewnością natura ludzka się przebóstwia, ale my po śmierci nie stajemy się aniołami. Anioły są inną kategorią istot, powiedziałabym. W związku z czym święci są po prostu ludźmi, którzy powrócili do Boga. Natomiast to może po prostu warto się zastanowić, czym jest świętych obcowanie, bo jest taka kategoria. I obcowanie, i to też ja pamiętam taki numer znaku, ja to cytowałam w Ricie, profesor Filek, był taki fajny numer o świętych. I okazuje się, że polski język też bardzo ładnie pokazuje, że obcować znaczy być z kimś blisko. Więc wydaje się, że ktoś jest obcy, a paradoksalnie w języku się okazuje, że obcowanie ze świętymi znaczy przebywanie blisko ze świętymi. Więc ja myślę, że po prostu może trzeba się ze świętymi zaprzyjaźnić, może warto zapytać Elitę czy Szarbela, czym się różnią od anioła. Może dadzą odpowiedź jakoś radykalną. I przez radykalne to obcowanie być może też czegoś się o sobie dowiem. Są tutaj też świadectwa modlitwy w SMS-ach. Przychodzą na przykład, jedno z nich przeczytam. Przypadkiem kilkanaście dni temu obejrzałam film o świętej Ricie. Właśnie skończyłam modlić się nowenną. Czułam takie ciepło, jak modliłam się do niej. No to też świadczy o tym, że jest jakaś bliskość. No ale tutaj Asia też pisze, bo Jan pytał, w jakich intencjach można się modlić do świętego Szarbela i świętej Elity. Pani Małgorzata już tutaj mówiła, że właściwie we wszystkich. No i Asia tutaj potwierdza, że właściwie tak, w każdych, a najlepiej w tych najtrudniejszych, bo po ludzku
niemożliwych do rozwiązania. I może z tą myślą zostańmy, że ci święci, owszem, są ludźmi, ale też są naszymi orędownikami u Boga i widzą więcej, bo są wpatrzeni w twarz Stwórcy, naszego Pana, i mogą więcej zawalczyć do nas niż my sami, bo mamy jeszcze, jak mówi Pismo Święte, zasłonę na oczach. Czy ja myślę, że każdy ma swoich ulubionych świętych i to też jest tak, jako ciekawostkę na koniec powiem, a propos, jeszcze tak może kończąc tą świętą litą, bo tu mamy dwoje świętych, tak? I jest, ja na przykład się już oczywiście blisko zdążyłam poznać i ze świętą litą, ze świętym Szerbelem, bo im więcej czytam, im więcej obcuję się, modlę. Zresztą od początku i ze świętą litą Szerbelem mówiłam, że jak chcą dobrą książkę, to muszą mi pomóc, bo przecież sama wszystkiego nie znajdę, prawda? Natomiast no to jest teraz pytanie, czy do świętej, czy z jakimi sprawami do świętej Lity, z jakimi do świętego Szerbela, czy razem, czy oddzielnie, prawda? W tej opowieści o świętej Licie, którą Państwo już macie w księgarniach, jest tam jedna z moich ulubionych opowieści w trzecim rozdziale, ksiądz Ryszard Adamczak. Taki bardzo fajny proboszcz i też bardzo ludzki, który na przykład mówi, że uważa, że dobrze, jak czasem ksiądz proboszcz pójdzie do drugiego kościoła i da na mszę, na przykład przed wyjazdem na pielgrzymkę, żeby się pielgrzymka udała. On tam bardzo rozkręcił ten kult, zresztą taki holding jest, jak ja to nazywam, Śrębło Ciszewo. I on założył, zresztą taki bardzo, bardzo zaradny ksiądz, bardzo energiczny, tam założył taką osadę świętej Lity, gdzie jeździ z młodzieżą na wakacje i założył szkołę. I to jest szkoła imienia świętego Józefa i opowiada, jakie były problemy z tą szkołą i jak pielgrzymują co 3 miesiące do świętego Józefa. I w pewnym momencie mówi, że miał problem, bo tak to szkoła była patrona świętego Józefa, on tak kocha świętą Litę. No ale tak się modlił za wstępnie świętego Józefa i mówi, no nie wie, czy tej świętej Licie nie będzie przykro. Natomiast dopiero znajoma mu powiedziała, mówi, że mądra kobieta, mówi, ale Lita jest, jest też mądra, mówi, że zrozumie, nie obrazi się, że nie do niej. Na co ja się zdziwiłam, mówię, ale to nie można było i do świętej Lity, i do świętego Józefa. On się tak oburzył i mówi, no jak to? To jak mi coś załatwią, to jak ja będę wiedział, komu potem dziękować? No tak, na pewno nie będą o siebie zazdrośni, bo na tę przypadłość już nie cierpią święci. Ale tutaj jeszcze w ostatnim rzutem na taśmę widzę, Wenzel dodał kolejny wpis. Ile o sobie mogę powiedzieć, to tyle, że nie jestem na tyle sceptykiem, o ile szukam prawdy. Nie nastawiam się na patrzenie na cuda i temu podobne, pochodne temu rzeczy z konkretnego punktu widzenia, ale mam dużo pytań, często załamujące tok myślenia i rodzące potok innych pytań. Prawda może, a raczej na pewno zaskoczy mnie tak czy inaczej. Ja powiem tak, dopóki coś nas zaskakuje, to jest dobrze. Najgorzej, jak wpadniemy w rutynę, bo trzeba pamiętać, że Bóg zawsze zaskakuje. I też kończąc wątek, bo mówiąc o świętych, o spraw beznadziejnych, trudnych, o ich skuteczności, trzeba pamiętać, że Bóg czasami rozwiązuje nasze problemy w zupełnie zaskakujący sposób. I to jest tak, że nie każdego z nas uzdrowi, nie każdemu z nas da to dokładnie, o co prosimy. Natomiast może się okazać, że nas zupełnie zaskoczy i da nam coś większego, czy inaczej. Natomiast na pewno nie będziemy z tym sami. I to jest też urok obcowania ze świętymi, że to nie jest tak, że wszystko da się załatwić w taki sposób, jak my byśmy chcieli, ale na pewno się poczujemy zaopiekowani, jeżeli z wiarą się modlimy. I to się powtarza w tych opowieściach, z którymi się zetknęłam przy pracy nad oboma książkami. No tu będę jeszcze dodaję kolejny żarcik, bo do świętej Lity trzeba złożyć podanie życiorys, 2 zdjęcia i czekać na rozpatrzenie 2 tygodnie. Myślę, że 9 dni, bo tyle trwa nowenna. Nowenna, ale jest też litania, są różne modlitwy. W mojej książce tam jest na końcu aneks akurat, tam jest te parafie, które poznajdywałam w Polsce, przed książką się pisało 8-9, ja ich znalazłam chyba 28, gdzie był kult świętej Lity. W tej chwili jest już ich więcej, także to będzie aktualizowane. Natomiast w przypadku świętego Szerbela muszę powiedzieć, że będą tam też modlitwy. Mam taką dziewczynę, poetkę, która napisała kilka modlitw do świętego Szerbela specjalnie do świętego Szerbela. Także ja jestem rodem z Jamnej, jak wiadomo, mówiłam Ojcu Górze. Myślę, że poza takim troszkę klepaniem modlitw tradycyjnej nowenny, ja powiem szczerze, że do świętej Lity te modlitwy są różne. Jest kilka rodzajów litanii. Ja starałam się wybrać najpiękniejsze. Poprosiłam księdza Sobolewskiego, o którym mówiłam właśnie, że w Kaszy był spowiednikiem, który wydał 2 modlitewniki z tych włoskich przekładów. Starałam się wybrać najpiękniejsze modlitwy. Ich tam jest chyba 10. Natomiast do świętego Szerbela, jeżeli nie ma, ja nie znam takiej modlitwy, która na przykład mnie by
sprawiała radość, takie, że te modlitwy są troszkę takie właśnie, że się powraca, że się nie da naśladować, albo jakieś takie rzeczy, które mnie troszkę irytują. Do tej pory nie znalazłam takiej modlitwy, którą ja bym się zachwyciła. Być może państwo coś przyślą do radia i do mnie na przykład coś trafi. Szukam pięknych modlitw za wstawiennictwem świętego Szarbela, a ponieważ nie ma, to trzeba napisać własne. Nie ma jeszcze pierwszej. Mam nadzieję, że moja książka będzie pierwszą polską książką. Do tej pory się ukazały przekłady. Tak, przekłady same. Tak, ale to jest szkoła ojca Jana Góry, którą sobie bardzo cenię. Cała subkultura, gdzie się pisze modlitwy, pieśni Abba Ojcze, muzykę. My się modlimy tym, co też ktoś kiedyś stworzył i napisał. Równie dobrze możemy napisać modlitwę sami. Jeżeli będzie na tyle dobra, żeby, że innym się spodoba, wejdzie w obieg. W każdym razie ja nie widzę przeciwwskazań, bo tak jak modlimy się swoimi słowami, możemy też pisać własne modlitwy. One wszystkie były przez ludzi napisane, a nie przez aniołów. Mówi pani, że ten kult świętej Rity jest taki nieco zdecentralizowany. Jednak kiedy mówimy święta Rita, to myślimy o kościele Augustianów w Krakowie i o Rozarium i o tym nabożeństwie, które tam regularnie się odbywa. A w Warszawie jest jedna parafia na Żoliborzu, gdzie są nabożeństwa do świętej Rity i to jeszcze się zaczęły chyba pod koniec lat 60. Także jest w Warszawie jedna parafia. Tam opowieść o tym, jak ten kult się zaczął, też się w książce znajduje. Trzy obrazy, bo tam akurat dwa razy kradziono obrazy. W tej chwili jest trzeci w zakrystii, żeby już nikt go nie ukradł. Natomiast rzeczywiście no, ten krakowski ośrodek Augustianów jest takim miejscem znaczącym, powiedziałabym. Dzisiaj tam była, znaczy dzisiaj, no już wczoraj, tak, 22, ogromna uroczystość. Wiem, że ksiądz biskup Pieronek odprawiał mszę, koncelebrował. Zawsze jest kilku... Jak ja byłam dwa lata temu, jak zaczynałam pracę, w ogóle robiłam reportaż, który potem zamienił się w książkę. To było 24 chyba księży, którzy... To jest ogromna uroczystość, kilka tysięcy ludzi. Telebimy na krużgankach, ludzie stoją w ogrodzie, na ulicy. No po prostu szaleństwo kompletne. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski i nie tylko. Natomiast, no mówię, i to też jest moje... Też tak sobie myślę, że jeżeli ktoś nie ma blisko, niedaleko siebie, na przykład na Pomorzu jest chyba jedna parafia, w której jest kult świętej Rity, nic prostszego. Porozmawiać z księdzem proboszczem, figura, obraz, relikwie, albo przez Kościół Krakowski, albo z Kaszli na przykład. Jest miejsce na kult w parafii, nabożeństwa, czy we wspomnienie, czy co miesiąc, to się da zrobić. Czyli cytując klasyków, alleluja i do przodu. Alleluja i do przodu, róbmy swoje. To na zakończenie jeszcze Krzysiek tutaj, widzę, zacytował panią. Bardzo mu się spodobało to, co pani powiedziała. Największą krzywdę można zrobić świętym, odczłowieczając ich, bo są to ludzie, którzy powrócili do Boga. Warto się z nimi zaprzyjaźnić i poczujemy się zaopiekowani. Super. Taki to komentarz. Bardzo pani dziękuję za tę wspaniałą opowieść. Ja państwu dziękuję, panu za zaproszenie. Pani Małgorzata Bilska, pisarka, autorka biografii świętego Szarbela i świętej Rity, była gościem dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Dziękuję również wszystkim słuchaczom, którzy słuchali przez ostatnie, no już ponad 2 godziny. Widzę, że tradycyjnie lądujemy po pierwszej. O libańskim maronicie, świętym Szarbelu Maklufie, mnichu cudotwórcy, także o świętej Ricie, patronce od spraw trudnych i beznadziejnych. Dziękuję za wszystkie SMS-y i wpisy na Facebooku. Przepraszam, jeżeli któryś z nich nie udało się przeczytać. Mam nadzieję, że państwo okażecie na tyle wyrozumiałości. Zapraszam natomiast na poniedziałek, bo nocne światła od poniedziałku do czwartku w Radiu Plus i w poniedziałek spotkamy się znowu o 23:00. Mówić będziemy o męskim sercu, czyli o tym, jak przejść od mężczyzny dzikiego do mężczyzny mądrego. W studiu Nocnych Świateł gośćmi będą ojciec Grzegorz Kramer, jezuita, autor książki Męskie Serce z dziennika Banity i Marcin Bąk, historyk, dziennikarz, publicysta, członek Bractwa Rycerskiego. Od poniedziałku do czwartku w przyszłym tygodniu Nocne Światła, archiwalne wydania na stronie radioplus.pl, w zakładce programy. Pobrać można zakładki Więcej Podcastów na dole strony. To wszystko na dzisiaj. Spotkamy się po weekendzie. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. Noc.
Nocne światła. Nocne światła. Nocne światła w Radio Plus.